pan się bawi. Znam na tych wcześniej. O, oni się dobrze tam czują. Chyba nie ma nic lepiej, prawda? Nie, nie ma. Ale nie ma nic lepiej w mieście jak on. Nie, to chodzi. Możemy zaczynać działać. Tak? Dobra. Witam Państwa na Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Witam zaproszonych gości. Gości mamy dzisiaj dużo, także witam po kolei Panią Bożenę Kulkę, Panią Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Krystynę Bajdę, Panią Psycholog... Przewodnicząca Komisji. Przepraszam, Przewodniczącą Komisji. Panią Jolę Góralską-Lato, Panią Magdę Wyrobek, Panią Bożenę Biskup, Pana Piotra Turowskiego, tutaj przepraszam, już nie wymieniam funkcji, ale Panią, przepraszam. Panią Romańczuk, a reprezentuje Pani Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Pana Wiesław Kochalski, Przedsiębiorstwo Energetyki Gospodarki Komunalnej również, tak? No i witamy pana Krzysztofa Latuska, podinspektora Wydziału Kryminalnego, naczelnika Wydziału Kryminalnego Policji w Lubartowie. W tej chwili na 7 radnych mamy 6, także kworum do głosowania w tej chwili będziemy mieli i przejdziemy do następnego punktu. Przedstawienia porządku posiedzenia. Otwarcie posiedzenia już mamy. Przedstawienie porządku. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad 16 sesji Rady Miasta Lubartów. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń komisji. Z poprzednich, bo nie poprzedniego. Punkt wolne wnioski i zamknięcie obrad. Może w tej chwili przegłosujemy porządek posiedzenia. Czy wszyscy są za porządkiem? Na 6 radnych obecnych, 6 jest za. Także przejdziemy do następnego punktu. Wydanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad 16 sesji Rady Miasta. I to będzie punkt sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Ja bym chciał poprosić, może przed zreferowaniem, żebyśmy może te punkty, które będą nam przedstawione, tak może w takim skrócie, bo oczywiście na sesji będziemy jeszcze raz je słyszeli, także wtedy może tak będzie bardziej to rozwinięte, a teraz w jakimś takim troszeczkę pigułce, bo mamy dużo też projektów uchwał. Proszę. Dziękuję bardzo. Mogę? Proszę. Mam taki wniosek, nie wiem, że formalnie, ponieważ jakby czym się zajmujemy na komisji, to my wiemy i wiadomo, kto wokół nas obsługuje, czyli jakby urzędy, czy odpowiednie wydziały odpowiednich komórek organizacyjnych, ale na komisję żeśmy również zaprosili gości całkowicie zewnętrzni, na przykład policję czy PGK. I dobrze, że może bym sugerował, żeby im wcześniej dać głos, żeby oni na początku powiedzieli, co mają do powiedzenia, żeby tu ich nie zatrzymywać, bo raz, że będą nas oglądać w sytuacjach, które byśmy być może nie chcieli być widziani, ale po prostu no, żeby nie marnowali czasu, to czyli bym proponował, żeby policję najpierw udzielić głosu i załóżmy przedstawicielom PGK-u. Oczywiście nas jako komisji i pana przewodniczącego nie obowiązuje kolejność według porządku obrad, ponieważ to nie sesja, tylko tutaj możemy dowolnie przenosić, nawet gdy zatwierdzimy ten porządek. Więc ja proponuję, tak podsumowując, żeby policja na początku zabierała głos, a potem PGK, jeśli można. Znaczy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Ja myślę, że to jest, że przychylam się do tego, do tej propozycji. Myślę, że nawet nie musimy głosować, ponieważ nie trzyma nas jakoś tutaj bardzo sztywno program w sesji. Także jak najbardziej. Myślę, że możemy zacząć tutaj od tutaj gościa, pana Latuska i oddaję mu głos. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo pozwolicie na siedząco, to taką formę przyjmiemy. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni i pozostali państwo. W imieniu komendanta powiatowego Policji w Lubartowie zostałem tutaj upoważniony o przedstawienie sprawozdania z działalności komendanta powiatowego o Policji w Lubartowie
i przedstawienie krótkiej informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Lubartowa za 15 rok. Myślę, że taką informację Państwo otrzymaliście chyba na piśmie, więc pozwolę sobie omówić to własnymi słowami, nie czytając tego sprawozdania, i odniosę się według mnie do, moim zdaniem, do bardziej istotnych punktów tej informacji, które mają zdecydowane znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. W tej informacji jest tutaj zawarta struktura przestępczości na terenie miasta Lubartowa. Niemniej jednak ze swojej funkcji Państwu powiem, że ja nadzoruję pracę dochodzeniowo-śledczą, jak również operacyjną na terenie powiatu lubartowskiego i znane mi są na pamięć cyfry, jeżeli chodzi o powiat, natomiast w rozbiciu na poszczególne gminy i miasto Lubartów one wyglądają, ale odniosę się, żebyście Państwo mieli pogląd, jak wygląda to w kilku cyfrach w mieście, w poszczególnych kategoriach przestępstw. Jeżeli chodzi o, i tutaj są o zabójstwa, zabójstw na terenie miasta w 15 roku nie mieliśmy, natomiast na terenie powiatu było jedno zabójstwo i jedno usiłowanie zabójstwa. Jeżeli chodzi o rozboje, w 15 było 2, bójki i pobicia 4, uszczerbek na zdrowiu 4, kradzieży z włamaniem 25, kradzieży 45, zniszczenie mienia 18, narkotyki to są czyny stwierdzone 32, inne 191, wchodzą tutaj przestępstwa gróźb karalnych, jak również niealimentacji, i to są przestępstwa przeciwko rodzinie, jak również fizycznego i psychicznego znęcania się nad, przeważnie nad członkami rodziny, jak również winne, tutaj jak raz w tej tabeli ujęte są przestępstwa drogowe, jak również przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Razem takich przestępstw w roku 15 było 317. Jest to mniej przestępstw o 193. I tak Państwo widzicie, największy spadek to w sumie stwierdzonych przestępstw jest w sumie w narkotykach, ale te cyfry nie odzwierciedlają, nie tylko chyba moim zdaniem, że tych czynów jest 74 mniej. Bo nadal problem, jeżeli chodzi o przestępczość narkotykowa w Lubartowie, podejrzewam, że jak i w innych rejonach, innych miastach Polski, ona, te cyfry nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego, a związane w sumie jest to z takim spadkiem, bo postępowania wszczęte, one tu są zakończone w roku 15. Część przestępstw przeszło na rok 16, a mówię o czynach, o postępowaniach wieloczynowych, kiedy w tych postępowaniach prowadzimy przestępstwa, ogólnie mówiąc, dystrybucji narkotyków. A w to wchodzi odpłatne i nieodpłatne udzielanie, jak również handel narkotykami. I to, co pokazuje tabela, że było tych czynów w 2014 roku 108, to ta dynamika utrzymuje się na stałym poziomie. W pewnych okresach, nawet roku, śmiałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o uprawy, to ona może być większa. I tutaj bym bardzo na to zwrócił uwagę, że to zmniejszona ilość nie świadczy o jakimś takim zadowoleniu i zwalczaniu jakiegoś takiego bardzo skutecznego tego typu przestępczości. Zadowalającym jest tutaj spadek przestępstw, jeżeli chodzi o uszkodzenie działa, bójki, pobicia, jak również kierowanie w stanie trzeźwości. I tutaj należy zdecydowanie podkreślić, że jeżeli chodzi o te przestępstwa z artykułu 178a, paragraf 1 kodeksu karnego, ilość nietrzeźwych kierujących zmalała i myślę, że ta tendencja jest jak najbardziej dobra i to nie świadczy o gorszej tam pracy policji, tylko tych kierujących po prostu jest mniej i po prostu z uwagi na zaostrzenie sankcji karnych w tej dziedzinie
bo sami Państwo wiecie, mimo podwyższenia środka karnego w postaci zatrzymania prawa jazdy, kiedy dolna granica wynosi 3 lata, jak również nawiązki, minimalna nawiązka w kwocie 5000 zł plus grzywna, jest to bardzo dotkliwa kara, jeżeli chodzi o tego typu przestępstwa. I tak, życiu i zdrowiu wiem, natomiast jeżeli chodzi, mówię o takich cyfrach względnych przestępstw stwierdzonych i tutaj chcę Państwu powiedzieć, że wszyscy o tym wiemy, że to, co przedstawiam, to jest to, co jest odnotowane w rejestrach policyjnych. Zdajemy sobie sprawę z czarnej liczby przestępstw, które nie są tutaj uwidocznione i dlatego trzeba tutaj, wiadomo, poprawkę wziąć na oceniając ogólnie stan bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o te przestępstwa, zbrodnie i te, które na pewno są wszystkie odnotowane to te pozostałe występki, na pewno ich liczba jest większa i dlatego patrząc nawet na liczbę kradzieży, to tych kradzieży, to co mamy zgłoszone, bo gdybym chciał tu przedstawić liczbę kradzieży, kiedy ta cyfra szkód, to znaczy kwota, może tak bym to powiedział, kwota 1/4 najniższego uposażenia, który wprowadza tutaj nowy kodeks, te 400 bodajże w tej chwili chyba 60 zł, część tych kradzieży przeszło na wykroczenie, jeżeli chodzi o kradzieże w marketach, kradzieże sklepowe i inne, to gro tych zachowań kwalifikowanych jest jako wykroczenia. Natomiast zadowalającą rzeczą jest przestępczość w kradzieży samochodowej na terenie miasta już od dłuższego czasu, na terenie miasta, bo jeżeli chodzi o powiat, to nie odnotowujemy kradzieży pojazdów na terenie Lubartowa. I tutaj następną dziedziną, jaką mam w tym sprawozdaniu, jest zagrożenia w ruchu drogowym. Ta tabela podobnie, tylko w rozbiciu na poszczególne lata, przedstawia nam liczbę zdarzeń drogowych, poczynając od roku 2010 do 2015. W tym przedziale również odnotowane są z roku na rok spadki ilości zdarzeń drogowych ogółem, jak również wypadków drogowych, kolizji drogowych, jak również osób, które poniosły śmierć, jak i osoby ranne. Mimo z roku na rok natężenia ruchu, które się zwiększa, jak również przepustowości tych dróg, infrastruktury, w sumie ta tendencja, oby się utrzymywała z roku na rok spadkowa, byłoby to z korzyścią dla nas wszystkich. I mieszkańców nie tylko miasta, ale i osób, które w Lubartowie goszczą. Jeżeli chodzi o samo miasto, to jest tutaj tylko jedna osoba, która zginęła, natomiast w całym powiecie odnotujemy tendencję spadkową, jeżeli chodzi o wypadki śmiertelne, jak również osoby ranne. I to jest znaczny spadek, bo jak już pamiętam, przez kilka albo kilkanaście lat ofiar śmiertelnych było powyżej 20, nawet 24, przez wiele lat taka ilość się utrzymywała, natomiast w tej chwili, jeżeli chodzi o powiat, jest to, z tego co pamiętam, 16, a jeżeli chodzi o miasto Lubartów, tak jak mówiłem, było jeden taki przypadek ze skutkiem śmiertelnym. Jeżeli chodzi o zagrożenia, jeżeli już jestem przy tym punkcie, najbardziej niebezpiecznymi miejscami są to skrzyżowania obwodnicy z ulicą Nowodworską i do Kozłówki, jak również z ulicą Lipową i tu są w skutkach najbardziej tragiczne zdarzenia. Czego jest powodem? Według mnie te skrzyżowania są oznakowane w miarę dobrze i czytelnie, niemniej jednak roztargnienie kierowców, myślę, i brak jakiejś odpowiedzialności doprowadza do tego typu zdarzeń tragicznych.
jeszcze kilka słów o wykroczeniach. Nie będę ich tu omawiał w poszczególnych tych kategoriach wykroczeń, bo sami wiemy, że należałoby się skoncentrować o wykroczenia najbardziej uciążliwe społecznie, to jest zakłócenie ładu i porządku publicznego, o tych kradzieżach, o których mówiłem, drobnych, ale niemniej jednak uciążliwych i które w sumie dominują wśród osób na pograniczu osób nieletnich, a tu kodeks rozróżnia wiek nieletności jako wiek lat 17. Dotyczy to też osób przyjezdnych do tego, do tego typu działalności na terenie Lubartowa, z uwagi też między innymi na ilość sieci obiektów handlowych, samoobsługowych, marketów i innych, i z tych też względów jest to dla nich miejsce według ich wiedzy korzystne do tego typu zachowania. Na pewno jest tutaj artykuł 278, a paragraf drugi, nietrzeźwi rowerzyści, co w latach poprzednich kodyfikowane były w kodeksie karnym i stanowiły przestępstwo. Ta ilość również zdecydowanie uległa zmniejszeniu. I chciałbym jeszcze dwa słowa tutaj odnieść się może do wcześniego problematyki przestępstw gospodarczych, bo w tej chwili w sumie są to zalecenia, wręcz polecenia organów moich nadrzędnych i nie tylko, ale organów państwa do ścigania tego typu przestępczości, jeżeli chodzi o przestępstwa akcyzowe, przestępstwa podatku VAT, przetargi i przestępstwo na szkodę Unii Europejskiej. I w tym roku, jeżeli chodzi o ściganie przestępstw gospodarczych, te kategorie cztery, które wymieniłem, są takimi priorytetami, którzy jesteśmy tutaj przynajmniej jako policja, ale myślę, że i prokuratura będzie rozliczana z tego typu ujawniania i ścigania tego typu przestępstw. Jeżeli chodzi o miasto Lubartów, to tutaj jeżeli prowadzimy postępowania, to przede wszystkim o dopłaty do obszarów tych wiejskich i dotyczyłoby to rolników, a zgłaszane one są tutaj przez miejscową agencję, jak również przestępstwa akcyzowe, dotyczy to paliw, alkoholu i papierosów. Jeżeli chodzi o te programy prewencyjne, ja osobiście mniejsze mam do czynienia z tego typu działaniami, jeżeli chodzi o prewencję i programy prewencyjne prowadzone przez ruch drogowy, jak również Wydział Prewencji, ale tutaj Państwo macie wymienione te programy, które są realizowane w sumie od dłuższego czasu. Jest to Bezpieczna Droga do Szkoły. Przeważnie one są organizowane z początkiem roku szkolnego, jak również potem przy rozpoczęciu wakacji, właśnie Jestem Bezpieczny. Te szkolenia odnośnie tutaj agresywnych psów i w związku z tym pewne zachowania. Bezpieczna Droga do Szkoły i inne programy profilaktyczne, w których biorą udział policjanci z naszej komendy. Są to funkcjonariusze ruchu drogowego. Jest pan, który prowadzi tego typu pogadanki i prelekcje w szkołach nie tylko miasta Lubartów, ale i innych na terenie powiatu. I myślę, że zbliżam się ku końcowi. Tutaj mówię to troszeczkę też półprywatnie, jeżeli chodzi o handel alkoholem. I nie wiem, czy tutaj Państwo zauważacie problem związany ze sklepami nocnymi sprzedającymi alkohol. Są na terenie miasta i z moich obserwacji i prywatnych i służbowych, bo wiele czasu poświęcam też na służbę popołudniowo-nocną,
i są takie miejsca, kiedy gromadzenie się tej młodzieży, można powiedzieć czasami, że dzieci, a powodem są czynne te sklepy przez 24 godziny na dobę. One muszą spełniać jakąś tam rolę, niemniej jednak ściganie tego typu zachowań jak artykuł 208 rozpijanie nieletnich czy z ustawy o wychowaniu trzeźwości wiążą trochę ręce organom ścigania z uwagi na to, że alkohol sprzedawany jest dorosłym, natomiast udostępniany jest potem młodzieży poniżej lat 18. Mamy takie obiekty w swoim zainteresowaniu, a też osobiście miałem zgłoszenia przez przede wszystkim matki, nie aż tak odległe od tych miejsc, że problem taki zauważają. I to pokrótce, miałbym tyle. W imieniu komendanta dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę i życzę sobie i Państwu dobrej współpracy na tej, w tej dziedzinie. Oby te wspólne działania policji, państwa, no i wszystkie osoby, które w jakiś sposób są odpowiedzialne za tą dziedzinę bezpieczeństwa i porządku publicznego, przynosiły jak najlepszy skutek naszym, no i poczucie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję, panie inspektorze. Czy któryś z radnych ma jakieś pytania do tego, co nam przekazał pan inspektor? Nie, tak? To przejdziemy do głosowania. Do wydania opinii w sprawie. Właśnie trzeba wydawać opinię? Niestety, bo to jest uchwała, także. Także kto jest za pozytywną opinią uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowej Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartów w 2015 roku. 6 radnych, wszyscy są za. Także dziękujemy bardzo za tak obszerną informację. No i chyba tyle. Także. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia o 18. Może pan zostać, do problemu. Przedyskutujemy. Zapraszam. Jak? Poprosiłbym wcześniej telefon, bo jest taki... Jest panie inspektorze, bo może pan źle mój wniosek zrozumiał, że pan ma się ulotnić, jak pan chce zostać, to może pan... Tak, żeby zbić czas. To znaczy, gdyby było tylko może pół godziny państwo, to tak, a myślę, że godzinę, jeżeli... Półtorej godziny do następnego. Także. A sami państwo wiecie, zresztą tu jak może w drugiej części wrócę do tego jeszcze... Czas tylko płynie, Światowe Dni Młodzieży, NATO, cuda, 20 telefony i dlatego tutaj, żeby już w sobotę nie aż tak długo, to dziś dziękuję bardzo. No myślę, my się jeszcze spotkamy. To przejdziemy chyba do następnego, punktu. Będzie to punkt F, tak jak uzgodniliśmy, zaproszonych gości. Także przejdziemy do uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Proszę bardzo, oddaję głos. Proszę państwa, wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przygotowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Wniosek przeszedł procedury wymagane w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz w rozporządzeniu ministra budownictwa stanowiącym akt wykonawczy do ustawy. W ustawowym terminie został wniosek złożony burmistrzowi miasta Lubartów, który przeprowadził kontrolę zgodnie z tymi aktami prawnymi i wniosek przedstawia Radzie. Ze względu tego jednak, że wniosek był opracowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ja spróbuję go w skrócie przedstawić. Wniosek
dotyczy zmiany taryf na okres taryfowy od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017. Otrzymaliście Państwo zarówno projekt, ten wniosek, jak i załączniki do wymagane tymi wymienionymi przeze mnie aktami prawnymi do tego wniosku. No jest, wniosek jest dosyć obszerny. Najważniejsze tutaj dane są zawarte w tabelach od A do F chyba, czy do G czy H. W każdym razie tak. Natomiast słowne uzasadnienie jest również dołączone do wniosku. Nie wiem, czy szczegółowo mam to uzasadnienie cytować. Najważniejszą rzeczą, o którą zwykle jesteśmy pytani, jakie skutki dla odbiorcy przeciętnego będzie miało wprowadzenie nowych taryf. Więc dla przeciętnej rodziny czteroosobowej zużywającej 12 metrów sześciennych wody i oddających nam również 12 metrów sześciennych ścieków, skutek będzie taki, że opłata miesięczna będzie większa od dotychczasowej o 4 zł i 20 groszy brutto. To już jest VAT. Nie. Miesięcznie dla całej tej rodziny. Na metrze sześciennym różnica w cenie jest 35 groszy w sumie woda i ścieki. Czyli to co dotyczy przeciętnego odbiorcy, taka różnica jest na metrze, natomiast to jest ta liczba, którą widziałem, dotyczy całego miesiąca dla całej tej rodziny przeciętnej. Jeśli by były pytania, proszę, będziemy... Dziękujemy bardzo. Powiedzieć. Przejdziemy do dyskusji. Czy ktoś ma jakieś pytania? Lub pytania, lub uwagi także. Mamy przeliczone także na 12 metrów sześciennych potencjalna rodzina, tak? To 12 metrów sześciennych to jest rodzina czteroosobowa, tak? Proszę, panie Kazimierzu. Szanowni Państwo, ja odnośnie tego punktu, to bym nie procedował tego punktu ze względu na to, że dostaliśmy sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w tej chwili na komisji, a jest to obszerny materiał do zapoznania się i chcielibyśmy się zapoznać z tym materiałem i bym proponował procedowanie tego punktu na obradach sesji Rady Miasta. To tyle z mojej strony. Proszę, panie Grzegorzu. Ja ze swojej strony chciałbym poprzeć wniosek pana radnego Majchra, dlatego że wprawdzie z przepisów tak literalnie nie wynika wprost, żeby do wiedzy o zmianie stawek potrzebne było sprawozdanie finansowe, a są nawet głosy, że nie jest potrzebne, ale to sam Urząd Miasta przesyłając nam materiały w omówieniu do tych zmian taryf na stronie 4 stwierdził, że w załączniku jest sprawozdanie finansowe za rok 2015, a to sprawozdanie nie było nam dostarczone z materiałami dopiero dzisiaj. Zgodnie z odnośnymi przepisami statutu, wszystkie materiały potrzebne radnym do podjęcia decyzji muszą być dostarczone na 7 dni przed posiedzeniem również komisji. Ten fakt nie miał miejsca i pytanie, czy on miałby znaczenie w dyskusji dzisiaj. Niektórzy mówią, że nie, ale inni mówią tak, że skoro sam urząd chciał, żeby te materiały do nas dotarły, a nie dotarły, to znaczy, że chciał, żebyśmy podjęli jakąś wiedzę, która by nam mogła podjąć wysiłek zrozumienia, dlaczego są taryfy takie, a nie inne. Ponieważ ten wysiłek nie jest możliwy w naszym wykonaniu, to ja dzisiaj czuję się nieprzygotowany do tego, żeby rozmawiać ze zrozumieniem, a z głupstwami, mam nadzieję, się pożegnałem już dość dawno. Więc proszę Państwa, zgłaszam wniosek, tutaj się poszukam do pana Majchra, żeby nie opiniować tego
wniosku pana burmistrza z uwagi na brak materiałów dostarczonych w przewidzianym 7-dniowym terminie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś propozycje? Także myślę, że przegłosujemy ten wniosek pana Grzegorza Gregorowicza i pana Kazimierza Majchra. No i to także poddamy go pod głosowanie. Kto jest za tym, żeby nie opiniować uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i pozostawić ten punkt do głosowania na sesji Rady Miasta? 4 osoby jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2 osoby. Także przegłosowaliśmy za przeniesienie punktu na sesję Rady Miasta. Głosowanie nad tym. Myślę, że punkt, który także będzie tutaj referowany przez państwa gości z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, ustalenie dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców gospodarstwo domowe gminy miasta Lubartów. Czy taka sama by była propozycja, żeby... To może... Nie wiem, czy... Przekażę panu głos, proszę bardzo. Jeśli chodzi o drugą uchwałę, o ustalenie dopłat do ceny wodów i ścieków dla grupy odbiorców gospodarstwa domowe, tutaj jeśli chodzi o dostarczenie materiału, były kompletne, więc tutaj nie może być tego. Kompletne, tak? Tak. W tej drugiej uchwale w jakiej? W drugiej i w trzeciej. A druga to jaka? O dopłatach. O dopłatach dla indywidualnych. Trzecia będzie o Nowodworze. Tak, także dziękujemy za wyjaśnienie. No, w takim razie oddajemy głos i prosimy o zreferowanie nam. Projekt drugiej uchwały otrzymaliście państwo. Chodzi o dopłaty przez miasto Lubartów do ceny wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłaty były stosowane również w latach poprzednich i na obecny rok proponowane są w takiej samej wysokości, czyli 8 groszy do wody i 20 groszy do ścieków. Uzasadnieniem tego jest chęć ulżenia odbiorcom indywidualnym, wzrostu ceny wody. Dotyczy to, jak mówię, tylko odbiorców indywidualnych. Dla miasta obciążeniem są te dopłaty, są w następującej wysokości. Do wody jest to około 48 tysięcy złotych i do ścieków około 115 tysięcy złotych rocznie. To jest koszt, wydatek miasta w tych dopłatach. I tyle. Dziękuję bardzo. Przejdźmy tutaj w tej chwili do dyskusji. Czy ktoś by chciał zabrać głos? Proszę, panie Grzegorzu. Ja chciałem zabrać głos, że te dopłaty trzeba utrzymać, moim zdaniem, bo one są na poziomie roku ubiegłego, tak? Więc tutaj, ponieważ nie mam niektórych danych właśnie tego sprawozdania, które jeszcze nie wiem, czy w ogóle były mi do czegoś potrzebne, ale czuję się taki jakby ogołocony z pełnej wiedzy, to uważam, że skoro było jak było, to niech tak dalej będzie, prawda? Natomiast docelowo zmiany w PGK-u powinny iść w tym kierunku, żeby ich zdolność do funkcjonowania była niezależna od naszych dotacji, więc w gospodarce wolnorynkowej takiej kończące się sukcesem, to dopłaty powinny zanikać, a one, jeśli mają się potęgować i zwiększać, to znaczy, że ponosimy porażkę w gospodarce komunalnej. Chciałbym, żebyśmy zwyciężali wszyscy, więc końcowy wniosek mój taki, że gdy przyjdzie do głosowania, to będę za tą uchwałą. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Także przejdziemy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców gospodarstwa domowe gminy miasto Lubartów? Dziękuję. 6 osób za. I przejdziemy do następnej uchwały.
w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych strefy uciążliwości składowiska odpadów w Nowodworze. Także przekazuję głos. Proszę bardzo. Tak. Jest to trzecia uchwała z tego kompletu dotyczącego gospodarki wodnej i kanalizacyjnej. Uchwała o tak jakby o najmniejszej wadze, ponieważ dotyczy tylko 8 gospodarstw w Nowodworze i gospodarstw położonych w pobliżu naszego składowiska odpadów. I no, zamieszkiwanie w tym obszarze wiąże się z pewną uciążliwością. Stąd były te dopłaty stosowane do metra sześciennego, zarówno do wody, do ścieków, jak i do abonamentu. Są to z tym, że jest tu ograniczenie ilościowe zużycia wody w tym celu, aby woda w tych gospodarstwach nie była używana na no, jakieś inne cele. Wiemy średnio, ile gospodarstwo zużywa, w związku z tym zostało to ograniczone, no, powiedzmy działalność gospodarcza nie była dotowana w ten sposób. Ceny dopłaty, proponowane dopłaty wynoszą do wody 2,76 do metra, do opłaty abonamentowej 7,88 do wodomierza i 3,96 do dopłat, aha, tak, i do opłaty abonamentowej, i do ryczałtu rozliczonego na przeciętnego życia. Dotyczy, jak mówiłem, 8 gospodarstw imiennie wymienionych według adresów. Uzasadnieniem to już, tak jak mówiłem, dotyczy to faktu zamieszkiwania w tym obszarze, no, że może się wiązać z uciążliwością istniejącego tam jeszcze wysypiska, składowiska, przepraszam, odpadów. Dla miasta koszt, wydatki z tego tytułu dopłaty wynoszą około 2000 zł rocznie, więc no rzeczywiście skala problemu jest niewielka, jednakże ze względów społecznych wydaje się, że uzasadnione są te dopłaty. Dziękuję. Dziękuję za wyjaśnienie. Przejdziemy do dyskusji. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę, panie Grzegorz. Proszę państwa, no, jakby pozwolę sobie nie zgodzić się z wypowiedzią pana głównego księgowego. Nie przez brak szacunku, ale właśnie przez chyba inne rozumienie interesu społecznego czy stopnia uciążliwości, bo ten problem, jeśli dotyczy 8 gospodarstw, to w sensie ilości mieszkańców czy gospodarstw na terenie naszego samorządu, to nie jest właśnie problem społeczny nośny. Natomiast nawet jeśli jeden ponosi, członek naszego samorządu ponosi szkodę w wyniku naszego działania, to trzeba mu pomóc. I tu akurat byłaby zgoda. Natomiast mam pytanie, za co my mamy dopłacać te właśnie pieniądze zaproponowane w tej uchwale? Za jakąś uciążliwość? I w czym ona jest wyrażona? Czyli jest pytanie, za co płacimy? Za zgodę na uszczerbku na zdrowiu w wyniku spożywania czy używania wody w wyniku jakby bliskiego posadowienia wokół wysypiska? To jest pytanie. Z czym związana jest to uciążliwość? Na przykład stopomiarowe jakieś punkty wokół wysypiska i one będą, czyli te dopłaty będą proponowane aż do momentu, gdy stwierdzimy, że coś się zmieni, jakiś składnik, jakiś parametr, na przykład, czy te dopłaty przestaną być jakby proponowane nam do głosowania w momencie, gdy przestaną tam być składowane odpady komunalne, a ponoć już co, czy załóżmy przez okres, gdy one się będą rozkładać w ziemi, a na przykład niektóre odpady to nawet i 1000 lat się mogą rozkładać i więcej i może być tak, że to jest na wieczne nigdy ta uchwała i będziemy ciągle dla 8 osób, prawda, chować się pod biurko w przekonaniu, że cokolwiek zrobimy, to źle. Więc moim zdaniem
to wysypisko czy składowisko w Nowodworze było wspólnym interesem z obu samorządów, nie tylko naszym, i dlatego się jestem zdziwiony, że to my mamy w Lubartowie tylko za to płacić. Moim zdaniem to pan wójt powinien z tym się oporać, albo jeśli nie, to zamiast co roku składać na obrady, pod obrady komisji i rady ten wniosek, to może dogadać się organ wykonawczy, pan burmistrz, bądź jednostka przedniego upoważniona, na przykład prezes PGK-u, dogadać się z tymi mieszkańcami jakoś jednorazowo odszkodowanie, czy jakąś kwotę, która by zakończyła raz na zawsze ewentualne roszczenie. I w ogóle, czy to jest roszczenie? No nie mam pojęcia. Właśnie, za co my płacimy? Czy za uciążliwość właśnie społeczną, czy za szkodę, czy za poczucie krzywdy? No to tak, człowiek, to są niewymierne, znaczy element, za który płacimy, jest niewymierny, natomiast pieniądze, za które płacimy, są wymierne. I po prostu chciałem wiedzieć, kiedy to się skończy. Ja tak, człowiek, będę głosował, od razu mówię, przeciw, dlatego że uważam, że nie powinniśmy co roku nad tym debatować, tylko raz na zawsze w takich sprawach, gdy coś od kogoś chcemy, jakieś skutki to wywoła, to właśnie odszkodowanie się płaci. Dogoduje się raz na zawsze, a nie co roku, proszę państwa, się wraca do tematu i znowu rozdrapuje rany. To jest mała rana, ale może zakazić wszystkich i wszyscy będą chcieli za wszystko odszkodowania. Tak a propos, dzieci z gminy Lubartów chodzą do naszych szkół, płacimy. Za zgodę na wysypisko w Rokitnie też musieliśmy płacić. Nie mówię, że to źle, zaznaczam, tylko mówię, że gmina Lubartów zawsze nam za cokolwiek wystawia rachunki, a gdy przyjdzie z drugiej strony, to się okazuje, amortyzacji nie naliczamy do wody dla mieszkańców gminy, za doprowadzenie ścieków też, za linie przesyłowe, które są na terenie gminy, ale które czerpią wodę z naszego ujęcia wody. Podobno 10 wiosek z gminy Lubartów bierze wodę z naszego ujęcia. I ponoć w kalkulacji wody dla nich nie ma amortyzacji za linie przesyłowe. Zaznaczam, nie chcę tego rozszerzać, tylko słyszę takie rzeczy. Nie chcę się bawić w plotki ani w domysły. Moim zdaniem to dopłatę, tak już podsumuję, powinno jednorazowo raz na zawsze w formie jednorazowej kwoty czy odszkodowania za coś właśnie, nie wiem jeszcze za co, powinny załatwić między sobą ci mieszkańcy zainteresowani i organ wykonawczy bądź podmiot przez niego przedstawić jakby upoważniony. Na dzisiaj jestem przeciw i uważam, że dość już tego właśnie jakby finansowania nie wiadomo czego, nie wiadomo ile i nie wiadomo za co. Tak, proszę, jeśli pan by chciał zabrać głos w ten temat. Odpowiadając, po pierwsze, nie chodzi tu o jakość wody. Jakość wody jest wszędzie jednakowa, niezależnie od odbiorcy, więc woda nasza spełnia w każdym punkcie dostarczanym przez nas warunki, które ustawa mówi o jakości wody dostarczanej do picia przez ludzi. Natomiast dopłaty ustalone były przez miasto z tytułów innych, czyli uciążliwości wynikającej raz, że być może zapachu, z transportu, no z innych okoliczności, że taka nieprzyjazna instalacja, jaką jest składowisko odpadów, tu się znajduje. Natomiast jeśli chodzi o czas, rzeczywiście prawdą jest, że składowisko przestaje w bieżącym roku funkcjonować i będzie rekultywowane. Nawet i obecnie i po zrekultywowaniu są urządzenia przy instalacji, o których pan wspomniał, czyli badające odcieki, badające gazowanie, i one będą cały czas funkcjonowały jeszcze. Jak długo będą dopłaty, ja nie potrafię odpowiedzieć, to jest decyzja miasta. Natomiast te urządzenia będą funkcjonowały i obsługiwane będą przez nas, czyli dotychczasowego użytkownika tej instalacji przez 30 lat. Natomiast rekultywacja będzie przeprowadzona w ciągu chyba półtora czy dwóch lat. Więc czy po tym okresie będzie nadal i ta dopłata, ja nie potrafię odpowiedzieć. Pan utrzymuje stanowisko, że dopłaty do zakończenia rekultywacji powinny być utrzymane.
Proszę, panie Grzegorzu. Ja nawiążę do wypowiedzi pana głównego księgowego. Proszę państwa, dopowiem tak, czyli wiemy już, że jakość wody jest dobra, prawda? Czyli jest taka sama dobra, jak w każdym innym punkcie miasta. Jakość ścieków to nie ma znaczenia, ponieważ nie pobieramy ścieki, tylko je jakby wydalamy. To też jest ok. Więc z tego wynika, że ci mieszkańcy korzystają z tych samych dóbr, co my, w takim samym stopniu. I mamy natomiast do tych dóbr dla nich dopłacić, dlatego że są narażeni na jakieś uciążliwości, które, proszę zwrócić uwagę, nie zostały określone w stopniu jednoznacznym. To znaczy na przykład zapach. No proszę państwa, no to zapach też da się określić w sposób fizykalny. Na przykład zagęszczenie, natężenie na przykład związków aromatycznych, czy tych, które powszechnie występują w otoczeniu wysypiska, nie było tego. Jakieś, załóżmy, przenikania wody do, załóżmy właśnie, przenikania jakby zanieczyszczeń do gruntu, ale ponieważ nie biorą ze studni, tylko z wodociągu, to nie ma to żadnego znaczenia. Więc w wyniku zakończenia tej, jakby tej funkcjonowania czy eksploatacji tego wysypiska czy składowiska, już nie występuje w sposób nawet domyślny żadne jakby działanie na szkodę tych mieszkańców. Natomiast uciążliwość też nie została wyrażona w jakichś fizykalnych, porównywalnych, mających związek ze stopniem dopłaty wielkości. Jeśli tak, to dalej tym bardziej się upewniam w swoim przekonaniu, że pan burmistrz powinien albo prezes PGK-u uzgodnić z nimi jednorazowo kwotę odszkodowania, żeby raz na zawsze zapomnieć o temacie. A tak to się potem okaże, że zakończymy eksploatację, a przyjdą do nas i powiedzą, że ale coś tam przenika, coś tam źle zrobili i tam się, czy może kura się zatruła, albo może pies tam dostał skrętu kiszek. Więc proszę państwa, zawsze będą roszczenia. Takie roszczenia, wiem z doświadczenia, się kończy w postaci jednorazowych negocjacji i konkretną kwotę odszkodowawczą, którą nie powinną się obarczać komisje, a ani radę, tylko organy wykonawcze. Dlatego tak czy owak, pewnie każdy z nas robi jak chce, ale ja tak czy owak będę głosował przeciw. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? To ja jeszcze myślę, że tak jak tutaj pan mówił, do końca roku teoretycznie jeszcze składowisko, powiem tak, żyje, prawda? Rekultywacja się rozpocznie, proszę. Nie, do końca czerwca. Do końca czerwca. Tak. I tak. W zasadzie z dnia na dzień zaczniemy rekultywację tego wysypiska. Tak, składowisko zostanie przekazane Związkowi Komunalnemu Gminy Ziemi Lubartowskiej, który przy pomocy jakiejś firmy specjalistycznej w tym zakresie dokona tej procedury. Dodać mogę jeszcze tylko tyle, że przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej jako operator tej instalacji przez ostatnie 2 lata było zobowiązane do tworzenia tak zwanego funduszu rekultywacyjnego, który tak późno został ustalony przez władze centralne, ponieważ okazało się, że istniejące wysypiska, składowiska muszą być zamykane, kończą swój byt, natomiast nie ma środków na ich rekultywację, która jest bardzo droga. I dopiero, jak mówię, od 2 lat rozpoczęto tworzyć ten fundusz, żeby uzbierać jakieś tam kwoty na konieczną rekultywację w momencie zamknięcia. Jak mówię, od 2 lat te środki były składane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W momencie przekazania składowiska zostaną przekazane do związku na koszty rekultywacji. Ale jak mówiłem, dalsze monitorowanie zrekultywowanego tego miejsca po składowisku, czy jak to będzie nazywane, byłego składowiska pozostaje jeszcze w gestii nas, czyli dotychczasowego operatora instalacji. A w jaki sposób to będzie wyglądało? Czy już jakoś jest przyjęte technologia, nie wiem, zasypanie
uszczelnienie, zasypanie humusem, no, nasadzenie? W technicznych sprawach nie za bardzo chciałbym się wypowiadać. Z tego co wiem, jak jest praktykowane, jest tworzona ze stałych ziemi, gruzu, bariera dookoła, następnie jest zasypywana niecka i wyrównywana, i są odpowiednie nasadzenia specjalnych roślin, trawy, krzewów, drzew, które nadają się do tego celu. Szczegółów to i tak dużo, dziękuję bardzo. No to wróćmy do stawek wody, bo tak zeszliśmy troszeczkę z tematu. Także czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania albo chciałby coś zabrać głos w tym temacie? Nie, tak? To przejdziemy do głosowania. Kto jest za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie uchwały ustalenia dopłat do ceny wody i opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej gospodarstw domowych, stref uciążliwości, składowiska odpadów w Nowodworze? Kto jest za? 3 osoby za. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? 2 osoby. Dziękuję bardzo. Przejdziemy chyba teraz do porządku takiego, jak nam proponuje plan sesji. No i wrócimy do tego sprawozdania z realizacji miejskiego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015. Oddaję głos pani Jolancie Góralskiej-Lato. Przepraszam, jeszcze tutaj uzupełnię, że pani Jolanta jest pełnomocnikiem burmistrza miasta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Dziękuję bardzo. Miejski program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 obejmował 5 podstawowych zadań. Zadanie pierwsze, zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, a także osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. W ramach tego zadania biegła orzekająca w przedmiocie uzależnienia wydała 25 opinii w zakresie osób kierowanych przez Miejską Komisję na Leczenie Odwykowe. Udzielono pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. I w tym zadaniu działania były podjęte przez terapeutów, którzy udzielili pomocy specjalistycznej dla 73 osób. W sumie było to 288 konsultacji. Część z tych osób pozostaje nadal pod systematyczną opieką psychologiczną od 2-3 lat od skończenia swojego podstawowego leczenia i dzięki tym oddziaływaniom osoby uzależnione pozostają w trwałej abstynencji. Zadanie drugie, czyli wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Tutaj nasze szkoły miejskie otrzymały budżet w wysokości 75 tysięcy złotych na działania profilaktyczne. Działania były podejmowane w ramach realizacji programów i były to działania takie jak między innymi zajęcia warsztatowe, pogadanki, prelekcje, zajęcia sportowo-rekreacyjne, organizowanie konkursów czy też wyjazdy do instytucji kulturalnych. W ramach realizacji tego zadania miasto Lubartów zwiększyło budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 105 tysięcy złotych na działalność świetlicy środowiskowej. Program zajęć świetlicowych dla dzieci był dostosowany do potrzeb. Dzieci w minionym roku między innymi brały udział w różnego rodzaju zajęciach ruchowych, relaksacyjno-plastycznych, warsztatach muzykoterapii i dramoterapii. 2 razy w tygodniu odbywały się zajęcia grupowe, indywidualne z psychologiem, których celem było wspieranie wychowanków w sytuacjach trudnych, usprawnienie i rozwijanie procesów poznawczych oraz funkcji operacyjno-motorycznych, a także umiejętności szkolnych. W ramach realizacji zadania trzeciego, które dotyczyło wspomagania działalności organizacji pozarządowych, dotację otrzymały organizacje takie jak Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE, Stowarzyszenie Odnowa i Alwernia, i to w ramach działań umożliwiających dostęp do pomocy terapeutycznej, konsultacyjnej, porad prawnych, obywatelskich dla osób uzależnionych od alkoholu, narkomanii, współuzależnionych, a także innych osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. W ramach działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia przez organizację różnych form spędzania wolnego czasu i organizację imprez w obszarach kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i turystyki bez zażywania używek, dotację otrzymały Stowarzyszenie Alvernia, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Uczniowski Klub Sportowy Rekord, jak również Lubartowski Klub Pływacki Skalar, a także Stowarzyszenie Odnowa działające przy Kościele Ojców Kapucynów. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Nadzieja złożyło w drodze konkursu kompleksową ofertę obejmującą ogłoszone zadania z miejskiego programu. Macie Państwo w sprawozdaniu wyszczególnione konkretne te zadania realizowane przez to stowarzyszenie. W ramach realizacji zadania czwartego gmina uczestniczyła między innymi w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zakupiono również usługi w zakresie spektaklu o tematyce uzależnień. Finansowo wsparty został konkurs realizowany przez Komendę Powiatową Policji Jestem Bezpieczny w Lubartowie. Czy też zorganizowano konkurs plastyczny uzależnienia Mówimy Nie dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Lubartowie. Komisja realizowała również ustawowe zadania, które są wyszczególnione poniżej. Członkowie Miejskiej Komisji uczestniczyli w 21 posiedzeniach, rozpatrzyli 42 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dokonali sprawdzenia przestrzegania sprzedaży napojów alkoholowych w 77 punktach sprzedaży tych napojów. Poniżej macie Państwo wyszczególnione obroty ze sprzedaży napojów za rok 2015. W ramach realizacji zadania piątego, tworzenie na terenie gminy niezbędnych warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zgodnie z założeniami programu na rok 2015 została wykonana modernizacja wentylacji basenu. Przedsięwzięcie to znacznie przyczyniło się do poprawy jakości infrastruktury sportowej. I w sprawozdaniu w załączeniu podsumowanie finansowe. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Albo opinie? Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Olu. Przejdziemy do następnego punktu. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015. A jeszcze tak... A przepraszam, przegapiłem, przepraszam. To nie, tutaj tylko mamy tutaj informacja z realizacji programu Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej za rok 2015. Materiały dostaliśmy w marcu, na płycie. Tak, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Program Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej zgodnie z uchwałą Rady Miasta uprawnia do korzystania z programu członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, którzy zamieszkują na terenie miasta Lubartów, wychowują co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje, oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica. W 2015 roku do programu przystąpiło łącznie 568 osób, w tym 277 nowych uczestników i 291 uczestników stałych, którzy posiadali ważne karty w 2015 roku. Wśród nich znalazło się 111 rodzin, które złożyły wniosek w roku ubiegłym. Z tego 55 nowych rodzin i 56 rodzin stałych. Podmioty, które współpracują w ramach programu, to Sala Zabaw Super Kids, Wyspa Przygód, Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo-Finansowej, jak również Apteka Zielona przy ulicy Lubelskiej 20. Program promowany jest na naszej stronie internetowej, natomiast forma i zakres promocji partnerów programu zawarta jest w porozumieniu, o którym mowa w paragrafie 5 ustęp 2 uchwały oraz zgodnie z załącznikiem nr 4 zarządzenia burmistrza z dnia 9 sierpnia 2013 roku. I w informacji przedstawione są również nakłady finansowe związane z realizacją tego programu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za informację. Czy ktoś by chciał o coś zapytać, głos zabrać? Dziękuję bardzo. To teraz przejdziemy do punktu, który już zacząłem czytać. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015. I tu chyba Pani Magda nam zreferuje temat. Dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo,
Sprawozdanie otrzymali Państwo, także bardzo pokrótce chciałabym nakreślić. Przede wszystkim jest ono odzwierciedleniem i pokazaniem skali, jak wyglądała współpraca w roku ubiegłym. Pierwszy rozdział, podstawowe mierniki, to są mierniki, które zostały określone w programie. Jest ich 11. Najważniejsze liczby są i cyfry wskazane. Kolejne elementy sprawozdania pokazują w sposób szczegółowy, jak były realizowane zadania, co wykonane zostało, w jakiej skali, jeżeli chodzi o rezultaty, jak wyglądała tego efektywność. Tego wymagamy od podmiotów, żeby w sprawozdaniu określały i koncentrowały się też na tym, żebyśmy mieli taką też informację, ilu uczestników i jakiego różnego rodzaju formy i formy przede wszystkim działania odbyły się w ramach środków publicznych. Także tu jest 5 konkursów szczegółowo omówionych. Każde zadanie w miarę szczegółowo starałam się tutaj wpisać, żeby można było właśnie dla osób zainteresowanych, żeby był to materiał do przeanalizowania. Następnie jest tak zwany tryb pozakonkursowy, czyli 19a. Tam również jest wskazanie tych 7 umów. Później jest tabela, która pokazuje, ile podmiotów aplikowało i ile otrzymało dotacji, w jakich kwotach, jeżeli chodzi o takie podmiotowe, czyli konkretny podmiot i jak w tamtym roku jego aktywność, jeżeli chodzi o współpracę z samorządem, się kształtowała. Współpracowaliśmy z 37 podmiotami. Niektóre realizowały więcej zadań, niektóre mniej. W każdym bądź razie wydatkowanych zostało 1 228 065 zł 69 groszy. Tabela 14 pokazuje taki miękki, podsumowanie w takim miękkim aspekcie, mianowicie liczba uczestników oraz wolontariuszy, którzy byli zaangażowani w realizację zadań publicznych. Łącznie było to 94 709, 1210 wolontariuszy realizowało. I są widzowie oraz osoby niepełnosprawne i uczestnicy zadania. I ostatnia to jest pozafinansowa forma współpracy omówiona. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o skrótowe przedstawienie zawartości tego sprawozdania. Także dziękuję. Dziękujemy za ekspresową informację. Czy ktoś by chciał zabrać głos? Proszę, panie Grzegorz. Chciałbym, żeby pani doprecyzowała pewne dane statystyczne. Chodzi mi o to, zrozumiałem z pani wypowiedzi, że 37, proszę Panią, podmiotów z gatunku organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych do utrzymywania wsparcia korzystało z pieniędzy, które Urząd Miasta jakby rozdawał, czy tam przekazywał. Natomiast chciałem się dowiedzieć, a ile wszystkich, czy da się to w ogóle jakoś ująć, czy jest jakaś statystyka, jakiś rejestr, ile takich podmiotów na terenie naszego miasta jest? Takich, bo chodzi mi generalnie o uchwycenie właśnie proporcji, że organizacji jakby pozarządowych w Lubartowie załóżmy 100, z tego 37 aplikuje, tak o pomoc. Czy da się tak to określić? Czy da się określić, ile mamy tych organizacji i ile z nich właśnie korzysta ze wsparcia? Na naszej stronie jest rejestr organizacji, które współpracują. Praktycznie 90% organizacji współpracuje. Około 40 chyba obecnie jest w miarę takich aktywnych. Na stronie jest wykaz, dokładnie teraz nie pamiętam ile, ale zaraz możemy sprawdzić. Naszej miasta, w zakładce NGO, jest wykaz wszystkich organizacji. Natomiast proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Część na przykład tutaj organizacji, takie jak na przykład Czerwony Krzyż, czy któraś organizacja, która nie jest w mieście, ona nie pojawi się w tym spisie, bo ona aplikuje do nas na zadanie dla mieszkańców naszego miasta, na terenie naszego miasta, a nie jest organizacją działającą na naszym mieście i nie może się nie pojawić w tamtym rejestrze, bo to jest KRS albo do, zależy jakiego rodzaju. Także tak to wygląda. Proszę. Czy organizacje, które są chętne, żeby no, wspólnie działać, raczej udaje się spełnić ich takie, no, jak to się mówi, ich potrzeby? Zależy, jeżeli mówimy o jakiej współpracy. Czy współpracy, jeżeli chodzi o uzyskanie tylko dotacji? Raczej tak, raczej uzyskanie. No to jeżeli ktoś chce uzyskać dotację, to zawsze przed konkursem, jest to 21 dni minimum, ogłaszamy konkurs, organizujemy spotkanie, co niestety muszę powiedzieć, że siedzimy sobie we dwie albo we trzy, bo jeżeli chodzi o spotkanie, które wcześniej wysyłamy, to... Natomiast oczywiście organizacje przychodzą, dowiadują się. Tutaj mają...
organizacje, które naprawdę popełniły jakieś karygodne błędy i nie otrzymały dotacji, to jest niewiele. I chyba nawet od nas już nauczyły się organizacje i tych błędów takich, które pretendują do dyskwalifikacji, nie ma. Wiadomo, jest to czas, który muszą złożyć kompletną i formalnie dobrą ofertę. No w innych wypadkach pozostaje nam ta jeszcze alternatywa i rezerwa, jeżeli chodzi o to tryb pozakonkursowy 19a, tam zawsze jeszcze jest pula, która na różnego rodzaju, no ale nie na duże. To tutaj, prawda, nie możemy mówić o jakiejś dotacji większej, bo tam są takie drobne, tak zwane małe granty, tak to jest nazwane w ustawie i tak to funkcjonuje. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś jeszcze pytania? Także dziękujemy pani Magdo za informację i przejdziemy do następnego punktu. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy miasto Lubartów 2015 rok. Proszę pani Bożena. Zgodnie z artykułem 16a ustawy o pomocy społecznej gminy mają obowiązek przygotowywania oceny zasobów pomocy społecznej, natomiast organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają do 30 kwietnia tę ocenę radom gmin. Natomiast w terminie do 30 kwietnia, a do 30 czerwca sejmikowi wojewódzkiemu. Ta ocena sporządzana jest w oparciu o narzędzie, które jest opracowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące gminnych zasobów, w tym infrastruktury, kadry, organizacji pozarządowych i nakładów finansowych, które są ponoszone na pomoc społeczną bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Wskazuje również osoby i rodziny, które korzystają z pomocy społecznej. Zakres wymaganych do uzupełnienia informacji za 2015 rok obejmuje w szczególności zadania, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W celu uzupełnienia danych za rok ubiegły zwróciliśmy się do poszczególnych jednostek i wydziałów organizacyjnych Urzędu Miasta Lubartów o przekazanie własnych informacji w zakresie podejmowanych zadań, które są powiązane z pomocą społeczną. Jednocześnie wskazano na możliwość przedstawienia rekomendacji w opisie. Zawarte sugestie, potrzeby, ewentualne uwagi zostały zawarte w tym dokumencie. Chciałam jeszcze podkreślić, że dokument nie jest sprawozdaniem z realizacji zadań poszczególnych jednostek, a jedynie należy go rozumieć jako materiał poglądowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś by chciał zapytać? Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Przejdziemy do opiniowania uchwał w tej chwili. Myślę, że się już będziemy trzymać trybu, bo i tak musimy wszyscy do następnej tutaj, znaczy goście muszą zostać do następnej komisji. To przejdźmy do punktu A. Zmiany uchwały numer 9 przez 51/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta. Inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych Wspólny Lubartów. Te materiały dostaliśmy, przekazane nam zostały w miesiącu marcu bieżącego roku. Myślę, że ten punkt zapoznaliśmy się. Czy pan Grzegorz chciałby coś, czy przejdziemy do głosowania, tak? W tej chwili, a właśnie, do dyskusji może bardziej. Może się odezwać, ale jak nie ma pytania. Dobrze, będzie szybciej. Także czy ktoś by chciał zabrać głos w tej chwili? Nie? Dobrze, to przejdziemy do opinii. Przejdziemy do, kto jest za pozytywną opinią w sprawie uchwały zmiany uchwały numer 9/51/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta. Kto jest za? Dwie osoby. Kto jest przeciw?
Jedna. Trzy, przepraszam, trzy. Kto się wstrzymał? Jedna. Dziękuję bardzo. Już tylko proszę chwilę zaczekać, to sobie. To jest punkt A. Dwie osoby, trzy przeciw. Opinia negatywna. Dobrze. Punkt B. Zmiany uchwały numer 9 przez 51 2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jak części budżetu miasta. Jest to inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych. Czy ktoś by zechciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie Grzegorzu. Chciałem zabrać głos w jednym wybranym przypadkowo fragmencie tej propozycji nowelizacji tak naprawdę uchwały, która była onegdaj przyjęta przez Radę Miasta na wniosek, proszę Państwa, klubu Platformy Obywatelskiej. Ten wniosek został praktycznie przez wszystkich poparty, chyba nawet przeze mnie, w imię pewnego wezwania społeczeństwa, że warto część pieniędzy przekazać ludziom. Czy dobrze się wyrażam? Czy pani Ewo, czy coś kręcę? I rozumiem, po jakimś czasie okazało się, że wystąpiły pewne napięcia, które wymagały nowelizacji. Klub Wspólny Lubartów, którego mam zaszczyt być członkiem, zaproponował zmianę i to samo, czy równoległą zmianę zaproponowała Platforma, która była inicjatorem pierwotnego tekstu. Ale jak Państwo pamiętacie, debaty uniknięto z powodu wycofania i nieopiniowania poprzednim razem tego punktu. Tym razem rozumiem, że to stanie na wokandzie, ale proszę Państwa, no ja chcę zwrócić uwagę Państwu na pewien element, który występuje w projekcie właśnie Platformy Obywatelskiej, który moim zdaniem stawia pod znakiem zapytania sens tej zmiany. Generalnie chodzi mi o zapis. Nie wiem, czy Państwo macie tekst albo w pamięci, albo przed sobą. Tekst nie projektu wspólnego Lubartowa, który żeście odrzucili jakby pamięciowo rozumiem, natomiast chcę teraz dyskutować o projekcie Klubu Platformy Obywatelskiej. Tam jest mianowicie punkt, to jest ten. Tam, proszę Państwa, w pierwotnym projekcie uchwały przyjętej przez całą Radę, a który jest autorem tego jest Klubu Platformy Obywatelskiej, był zapis, że projekty, weryfikacje projektów przed ostatecznym głosowaniem tak naprawdę przeprowadza komisja budżetowa. I komisja budżetowa wybierała ze zgłoszonych projektów, proszę Państwa, w porozumieniu z komisją powołaną przez pana burmistrza, projekty, które zostały poddane przez głosowanie. Tutaj doszło właśnie do pewnego napięcia, ponieważ komisja ta dwukrotnie głosowała to samo i tam, żeśmy się nieźle pokłócili, ale zapomnijmy o kłótniach, idźmy do przodu. Myśmy usunęli ten, myśmy w swoim projekcie odrzuconym przez was, usunęli to potencjalne źródło napięcia w ten sposób, że stwierdziliśmy, że to nie komisja budżetowa będzie decydować, jakie projekty pójdą pod głosowanie przez ludzi, tylko Rada Miasta. Czyli żeśmy zaproponowali wniesienie na wyższą płaszczyznę na suwerena tego samorządu, czyli Radę. Czyli to nie 7 radnych by decydowało, a w sumie to 4 tak naprawdę, tylko 21. Powtarzam, z komisji budżetowej decyzję o zakwalifikowaniu do głosowania, proszę Państwa, poszczególnych projektów przez mieszkańców, to myśmy zaproponowali, żeby Rada podnosiła. Uważamy, że jest to właśnie dowód na pewną demokratyzację i na umożliwienie udziału wszystkim radnym, bo przecież wnioski obywatelskie są zgłaszane z całego miasta, żeby to wszyscy radni się wypowiedzieli. Uważam, że to jest tendencja dominująca i mam doświadczenie, bo oglądam, przejrzałem doktrynę w postaci właśnie tego typu projektów w skali kraju, to w zdecydowanej większości to Rada Miasta decyduje. Natomiast właśnie propozycja nowelizacji tej uchwały, że przez Platformę Obywatelską idzie zupełnie w odwrotną stronę. Przekazuje, to już nie komisja budżetowa ma decydować, tylko pan burmistrz w,
porozumieniu z zespołem powołanym przed siebie. I wygląda to w tekście pana Platformy Obywatelskiej następująco, że pan burmistrz weryfikuje wszystkie projekty zgłoszone w trakcie naboru. I jeśli pan burmistrz zaopiniuje pozytywnie, to wszystkie one trafiają już pod głosowanie. Ani na komisję nie idzie żadne, ani na radę, bo to już pan burmistrz podejmuje decyzję. Natomiast jeśli pan burmistrz weryfikuje negatywnie, to te projekty idą właśnie do zespołu powołanego przez pana burmistrza. I jeśli ten zespół z tych negatywnie zweryfikowanych projektów wstępnie oceni pozytywnie, to one też idą do głosowania. Ale naprawdę, ale właśnie, czy to jest alternatywa? Bo zwróćcie uwagę, jaki w tym projekcie jest przewidziany sposób powoływania zespołu opiniującego te projekty zgłoszone i wstępnie negatywnie zweryfikowane przez pana burmistrza. Otóż ten zespół składa się z 9 osób i powołany wyłącznie przez pana burmistrza, zaznaczam. 3 osoby to są osoby powołane przez pana burmistrza, 3 osoby to są wytypowane przez radę i 3 osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe. Więc zwróćmy uwagę. Zespół opiniujący te negatywnie przez pana burmistrza zweryfikowane osoby to składa się z 9 osób. 3 osoby burmistrza, 3 z rady, a przecież rada, nawet najskromniej licząc, to na pewno 1/3 radnych to są ludzie, którzy jakby popierają linię kierowniczą pana burmistrza, więc można założyć, że na 3 radnych to najpierw jeden będzie radnym, który reprezentuje linię pana burmistrza. To już mam 4. I teraz organizacje pozarządowe też dają 3 członków tego zespołu. No właśnie dlatego pytałem tutaj czy panią, która referowała właśnie sprawozdanie współpracy z organizacji pozarządowych, że tych organizacji jest zarejestrowanych około 40 w naszym mieście, z tego 37 korzysta z dotacji udzielanych przez pana burmistrza. Więc 90% organizacji pozarządowych ma taki czy inny związek finansowy z władzami miasta. Więc zakładam, że na trzech członków organizacji pozarządowych 2 będą popierać linię pana burmistrza. Już mi wychodzi 3, 1 i 2, to wychodzi mi 6. Ale nawet jak zabieram jeszcze sobie jeden głos, to pięciu członków zespołu powołanego przez pana burmistrza na 9, czyli większość, będzie reprezentować to samo linię decyzyjną, co pana burmistrza. Więc tak naprawdę to nieprawda, że jest jakakolwiek alternatywa, bo jeśli burmistrz odrzuci albo zweryfikuje negatywnie i przekaże to zespołowi, to on zrobi to samo, ponieważ, powtarzam, większość to będą ludzie związani z panem burmistrzem. Ja bym tak samo zrobił. No i wcale nie jest to zarzut, tylko po prostu to jest pokazanie pewnego fałszu i pewnej nieprawdy, że mamy alternatywę. Nie ma alternatywy. Generalnie projekt Platformy polega na tym, że weryfikacja projektów na etapie dopuszczenia do głosowania zostaje przekazana wyłącznie w ręce pana burmistrza. Wyłącznie. I pytanie, czy my tego chcemy? Czy Rada będzie głosować za tym, żeby zabrać sobie kompetencje w zakresie decydowania o weryfikacji projektów i przekazać je całkowicie w ręce pana burmistrza? Ja się nie zgadzam. W większości dominującej doktryny w Polsce to Rada podejmuje uchwałę, Rada bierze udział w weryfikacji i definitywnie Rada decyduje o tym, które projekty przechodzą do naszego głosowania. My tutaj rękami właśnie twórców czy animatorów tego ruchu budżetu obywatelskiego, chcę przekazać uprawnienia pana burmistrza. Można i tak, bo dam przykład niedalekiego samorządu, gdzie robi zupełnie inaczej w Polsce. To jest właśnie burmistrz, notabene prawicowy, bardzo dobry, duże miasto, większe niż Lubartów Świdnik, pan Waldemar Jackson. On po prostu spowodował, on wydał zarządzenie w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego własnym zarządzeniem, czyli nie ma uchwały, to burmistrz sam weryfikuje te projekty, sam je reguluje, sam ustala kwotę na każdy do 150 tysięcy złotych i sam bez uczestnictwa radnych i rady wprowadza i nadzoruje ten budżet obywatelski. Można i tak, ale jestem zdziwiony, że no jakby ludzie, którzy prezentują zupełnie odmienny punkt widzenia i polityczny, ale też i samorządowy, że to jednak Rada powinna decydować, chcą przekazać tak naprawdę wszystko w ręce pana burmistrza. No, pan burmistrz miał pewne opory i nie chciał. Tak naprawdę długo się opierał, słusznie, bo na przykład ja tu akurat się z nim zgadzam, długo się opierał w ogóle przed wchodzeniem w tę tematykę, ale został nakłoniony, tak czy owak, żeby to wreszcie zrobić przez ludzi, którzy wyrażali pogląd, że to samorząd ma się tym zajmować,
przedstawicielski, a nie wykonawczy. I dzisiaj nagle się okazuje, że ludzie, którzy są animatorami tej zmiany w kierunku przekazania budżetu w ręce ludzi, nagle chcą z powrotem ten budżet przekazać w ręce pana burmistrza. No, nie rozumiem tego. Dla mnie to jest jakiś nonsens, jakiś nie wiem, jakieś niezrozumienie, albo zaszły jakieś rzeczy, o których nie mam pojęcia. Proszę państwa, to jest szkodliwa zmiana, niepotrzebna i w ogóle nie idąca naprzeciw oczekiwaniom, które powinny wychodzić z organu przedstawicielskiego, z Rady. Ja gorąco was namawiam, żebyście byli przeciw, ale proszę państwa, jeśli macie szansę, jeśli mamy szansę podjąć decyzję w oparciu o swoje przemyślenia, to nie mam żadnych swoje wewnętrzne przemyślenia, to nie mam żadnych wątpliwości, że powinniśmy odrzucić ten projekt Platformy Obywatelskiej. Ale jeśli, proszę państwa, no powiem tak, jeśli musimy albo chcemy, albo fajnie, no nawet no, coś wisi w powietrzu, nie chciałbym być w takiej sytuacji. Ja uważam, że tak, że jeśli zagłosujemy tak, a nie inaczej, milcząc albo na przekór, proszę państwa, oczywistym faktem, bo można mnie wysłuchać, można mówić, ale niech sobie pogada, to proszę państwa, to ja takiej jakby postawy nie zrozumiem, ale jeśli ktoś mi udowodni, że plotę bzdury albo że moje argumenty są niewłaściwe, to proszę państwa, powiem bez ogródek, jestem gotów uznać taką postawę, ale jeśli bez polemiki, bez próby wykazywania. Bo ja nawet rozumiem, że ktoś mi wykaże, a ja uważam, że dalej brnę w zaparte, prawda? To rozumiem, że mogę nie wiedzieć, nie chcieć albo wykazywać złowolę. Ale jeśli, proszę państwa, będziemy głosować dlatego, że wysłuchamy, co mają ludzie do powiedzenia, a potem zrobimy i tak, co swoje, w przeciwieństwie i w oporze do przedstawionych argumentów, to powiem tak, naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć. Mam jeszcze wiele innych przemyśleń czy argumentów, ale no, proszę państwa, mieliśmy do czynienia z pierwszą propozycją uchwały, państwo zrobili jak zrobili, dyskusji nie było żadnej, więc powiem tak, niezależnie od, boję się, że niezależnie od wagi argumentów czy od ich znaczenia, to my i tak zrobimy to, co chcemy zrobić. Proszę państwa, w takim przypadku wszelki wysiłek intelektualny, na przykład ze strony rozmówcy takiego choćby jak ja, nie ma sensu i po prostu z góry was przepraszam, że zabrałem was. Jeśli pójdzie tak źle, jak się domyślam, to z góry was przepraszam, że wam tyle czasu zabrałem. Dziękuję. Proszę pan. To proszę. Czy ja mam takie przemyślenie? Pan Grzegorz zakłada z automatu, że przedstawiciele burmistrza są źli. No tego słowa pan nie użył, ale jego linia, ale jak jego linia będzie, już tak powiem, dobra, prawda? To czego nie wspierać człowieka? Dalej, powoła fachowców, którzy będą debatowali, rozmawiali, myśleli. Na Radzie Miasta to się wtedy może stworzyć taka olbrzymia dyskusja, tak zagrają charaktery, temperamenty ludzi, jakieś animozje, jakieś po prostu może doprowadzić do różnego rodzaju utarczek. Dlatego moim zdaniem dobrze, że będą ludzie, fachowcy jacyś, którzy najpierw to opiniują. A pan dopatruje się od razu jakiejś linii burmistrza, że on narzuci i to ma być tylko burmistrz. No mi się akurat ta kwestia podoba. Proszę panie Grzegorzu, zupełnie. Proszę pana, panie radny, pan naprawdę wierzy pan w to, co pan mówi? Tak. Proszę pana, po pańskiej przeciwnej stronie siedzi radny Jerzy Tracz, który był członkiem komisji, która tam socjalnej, czy tam jakiejś oddającej lokale i po jakimś czasie musiał się rozstać, ponieważ utracił zaufanie pana burmistrza. Więc proszę mi takich tu rzeczy nie opowiadać, że proszę państwa, że można w zespole powołanym przez jakiś organ, proszę pana, wykazywać jakiś właśnie charakter, jakiś buntować się. Może pana zdziwię. Ja, proszę pana, nie mam zamiaru jakby chcieć się namawiać ludzi do buntu. Więcej, uważam, że w tej sprawie to pan burmistrz ma rację. No właśnie, że tak naprawdę myśmy się nie powinni zabierać w ogóle za budżet obywatelski, że to był błąd, że żeśmy zabrali panu burmistrzowi pieniądze, które jemu i tak brakuje na własne zadania i teraz chcemy mu cichacze, mówiąc ludziom, że im dajemy pieniądze, z powrotem chcemy mu obsadzić do drugiej kieszeni, żeby mógł tak naprawdę za budżetowe pieniądze obywatelskie wykonywać zadanie miejskie, a nie żadne obywatelskie. I uważam w sumie, że jest to dobrze, ale ta hipokryzja mnie po prostu przeraża. Więc powiem tak, jak gdybym był burmistrzem, panie radny,
radny i powołał jakiś zespół i wykazywał jakąś linię postępowania, to ja powiem tak, to każdy burmistrz, jeśli wie, co mówi i jeśli jest w stanie to powiedzieć otwarcie, to bardzo by źle patrzył, gdyby zespół przez niego powołany do prezentowania linii, którą on prezentuje, no powiem bez ogródek, wierzgał mu się, wykazywał inne zdanie, wykazywał charakter, buntował się. Takie zespoły się nie powołuje, żeby się buntować i żeby burzę mózgów robić, tylko po to, żeby prezentować linię przeze mnie, proszę pana, nakreśloną. Tak to jest. Tak to jest we władzy wykonawczej. I wcale nie czynię tego zarzutu. Ja nie mówię, że to burmistrz robi, to robi źle, bo akurat w budżecie obywatelskim niechętnie się zgodził. Proszę obserwować, co się działo z tym budżetem. Długo pan burmistrz jakby przychodził do tej tematyki. Bardzo niechętnie opóźniał, działał na zwłokę, ale w końcu został przekonany, bo rozumiem, że z koniem się nie będzie kopał. Zresztą podobnie zresztą jak i ja. No ja też głosowałem za, chociaż wewnętrznie, nawet to można w internecie zobaczyć, byłem i jestem do dzisiaj przeciw temu budżetowi. Ale proszę państwa, no powiem tak, budżet obywatelski został powołany i został utworzony, czy został zainicjowany przez ludzi, którzy chcieli przekazać decydowanie o jego przeznaczeniu Radzie Miasta i organom Rady Miasta. A tu się okazuje, że z tego projektu no, namacalnie wynika, że przekazujemy go całkowicie w ręce pana burmistrza. Trzeba to nazwać po imieniu. No tak właśnie jest. Mimo, że i co, będziemy mówić, że białe jest czarne? Ja mówię, że chcemy powiedzieć, że to jest czerwone, a tak naprawdę przekazujemy właśnie zupełnie w inną stronę. No, i wcale nie określam, że to jest źle. Ja tylko mówię, że o hipokryzji, więc powtarzam. Projekt Platformy Obywatelskiej, który przekazuje weryfikację całkowicie w ręce pana burmistrza, jest niezgodny z interesami Rady Miasta. A ja i pan jestem członkiem Rady, jestem radnym, a nie pracownikiem pana burmistrza. I w związku z tym uważam, że jest to szkodliwe z punktu widzenia interesu budżetu obywatelskiego, bo ten budżet, który powstał w Brazylii, to polegał na tym, że chciano zabrać pieniądze skorumpowanym władzom komunalnym. Akurat w Brazylii było zupełnie inaczej niż u nas, bo u nas prowadzono reformę samorządową. W Brazylii do dzisiaj nie ma reformy samorządowej, więc to były zupełnie inne uwarunkowania. Ale dzisiaj mamy radę, mamy radnych i zabieranie radnym kompetencji w zakresie weryfikacji projektów do organu wykonawczego to jest po prostu zawracanie tej intencji, która stała u zarania tej koncepcji w Brazylii. Znowu chcemy oddać te pieniądze z powrotem panu burmistrzowi. No właśnie budżet polega na tym, że chciano te pieniądze wziąć od burmistrza i dać ludziom. A my dzisiaj przekazujemy burmistrzowi i zespołowi przez niego powołany, gdzie większość ludzi będzie zależna od niego. I wcale to nie chodzi, że będą podlegać, że to niewolnicy, że źli. Tylko po prostu to będą ludzie, którzy z natury rzeczy, to jest naturalny proces, będą przedstawiali koncepcję pana burmistrza. Dam panu tak na koniec, żeby nie przedłużać. Inny przykład. Pan burmistrz jest organem właścicielskim, załóżmy, spółek skomercjalizowanych miejskich. Proszę pana, PGiek i PEC. I pan burmistrz powołuje tam, powołuje tam rady nadzorcze. No załóżmy, w PGiek-u są 3 osoby i w PEC-u są 3 osoby. Pan myśli, że radni, członkowie Rady Nadzorczej w PEC-u czy w PGiek-u mogą sobie taką właśnie pokazywać charakter, buntować się, burzę mózgów robić? Nie. Oni dostają wytyczne, list intencyjny, czy jakby wykaz zadań, które muszą zrealizować w imieniu pana burmistrza. To jest polecenie. Tak samo tutaj. Ten zespół będzie realizował politykę pana burmistrza. I nie mówię, że to jest zła polityka. Ja tylko mówię, że projekt Platformy tak na koniec pokazuje fikcję, że jak burmistrz powie nie, to zespół powie tak. Nie. Zespół również powie tak, bo nie ma innego wyjścia. I więc suma summarum te dwa niby oddzielne jakby ciała, pan burmistrz jako organ i jego zespół jako drugi oddział, to tak naprawdę jest jeden organ, który będzie podejmował jednakowe decyzje. I w związku z tym odrzucone projekty wtedy nie będą miały żadnej szansy weryfikacji. Więc moim zdaniem jest to błędny projekt i niezgodne po prostu z wolą Rady Miasta, ale proszę państwa, zrobicie jak chcecie i żadne argumenty, nawet jeśli napotkają na mur, to nie mają żadnego sensu. Po prostu odbiją się i tyle. Dziękuję panie Grzegorzu. Pan Kazimierz, tak? Proszę bardzo. Szanowni państwo, usłyszałem tutaj pana Gregorowicza i się nie zgadzam z tymi tezami, które on tutaj wysnuł. Z tego względu, że z samej nazwy, panie kolego Gregorowicz,
nazywa się budżet obywatelski, a nie budżet Rady Miasta. Budżet Rady Miasta to my mamy swój. Mamy, gdzie radni, 21 radnych decyduje o budżecie Rady Miasta. To jest oddzielny, stworzony budżet obywatelski, gdzie decydują o pewnych sprawach, które zgłoszą, będą wykonywane. Oczywiście wykonawcą będzie burmistrz miasta. Ale tutaj nie zgodziłbym się, że decyzję powinna podejmować Rada Miasta. To nie jest budżet Rady Miasta, powtarzam, to jest budżet obywatelski. I w skład zespołu obywatelskiego wchodzą też przedstawiciele Rady Miasta. Trzech przedstawicieli burmistrza, trzech przedstawicieli Rady Miasta, trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. Także mamy tutaj różne środowiska, które reprezentują ten zespół, ten skład zespołu. Odnośnie weryfikacji. Kto ma lepiej zweryfikować projekty, jak nie urzędnicy, którzy zajmują się tymi rzeczami? Czy my radni będziemy mieli wiedzę na ten temat? Jeżeli są specjalne wydziały w Urzędzie Miasta, są osoby kompetentne, są osoby, które mają na ten temat wiedzę. Oni będą weryfikować. Ja nie chcę tutaj przytaczać, bo mogę przytoczyć. Zgłoszone projekty są wstępnie weryfikowane przez burmistrza miasta według następujących kryteriów. Zgodność z kompetencjami gminy, zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego. Czy my mamy taką radnię, czy my mamy taką wiedzę na przykład, jakie są plany? Chyba, że komisja odpowiednia. Co tu jeszcze? Nieruchomości, na której ma być realizowany projekt przeznaczony, jest na sprzedaż lub na inny cel. Mamy taką wiedzę? No nie mamy. Będą mieli pracownicy Urzędu Miasta. Następnie. Opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłoszonego projektu. Kto będzie miał taką wiedzę? Radni będą mieli, czy będą mieli pracownicy miasta taką wiedzę? No i wiele tutaj jeszcze innych rzeczy, z których Państwo się zapoznali, a przytoczyłem tylko niektóre tutaj. Także, że myślę, że to jest projekt obywatelski, nie Rady Miasta. Rada Miasta nie może nad tym decydować. Jeszcze raz. To jest oddzielny po prostu, bym powiedział, twór, który Rada Miasta nie powinna odnośnie tego decydować. Jest to budżet obywatelski. Jeszcze raz powtarzam, nie Rady Miasta. Dziękuję. Proszę, panie Grzegorzu. Więc tak, nawiążę do pańskiej, panie radny Majcher, poetyki. Stwierdził pan, że Rada Miasta nie jest zbiorem ludzi kompetentnych w zakresie zbadania dokładnie sprawy pod kątem wymagań przedstawionych w projekcie uchwały na etapie weryfikacji projektów. I powiem tak, może pana zdziwię, ja się z panem zgadzam. No właśnie, no, o to chodzi, że po to jest aparat urzędniczy, żeby przygotował nam opinie i materiały pod względem merytorycznym. Ale proszę pana, decyzje i odpowiedzialność polityczna za budżet spoczywa na Radzie, no bo to jest uchwała. Gdyby radni nie byli potrzebni panu burmistrzowi, ani w ogóle tej koncepcji, to byśmy nie musieli uchwały podejmować. Dam panu przykład. Kto podejmuje, proszę pana, kto głosuje w sprawie ustaw? Fachowcy, którzy się lepiej znają na meritum danej ustawy niż poseł. Czyli pana, jest biuro legislacyjne w Sejmie czy w rządowe, które obrabia materiały. Są posiedzenie, są komitety właśnie, proszę pana, specjalistów, gdzie najpierw obrabia, daje materiały robocze panu na przykład. Panu też nikomu, nikt z panu nie przeszkadza, ani mnie, żebym przy zbadaniu danej sprawy za moją dietę wynajął jakiegoś fachowca, żeby mi opinię napisał albo materiały przygotował. Mogę to zrobić, więc powtarzam. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Jasne, że radni nie muszą się znać i przeważnie się nie znają w poszczególnych elementach na sprawie. Ale proszę pana, na tym polega system samorządu, że radni ponoszą odpowiedzialność samorządowo, społeczno i polityczno i pracują na nich ludzie. A właśnie ci urzędnicy, to oni tu marnują czas po to, żeby nas uzbroić w wiedzę. To oni są fachowcami, a nie my. Ale to nie oni ponoszą właśnie, bo na tym to polega, to nie oni podejmują decyzje, czyli my, tylko my. Dam panu taki jeszcze przykład właśnie z wojskowości. Dlaczego ministrem obrony jest cywilny przedstawiciel, a nie generał? Ano dlatego, że on nie ma pojęcia o wojsku, ale on rozumie
funkcjonowanie armii, zupełnie abstrahując od interesów wewnętrznych armii. I dlatego musi być cywil, żebyśmy kontrolę mieli społeczną nad tym, co to wojsko robi, na co marnuje swoje pieniądze. Tak samo tutaj. To radni odpowiadają za, za budżet obywatelski. Pan mówi, że to jest budżet obywatelski, a nie rady. No proszę pana, no tak, ale jeśli pan ma rację, a pan ma, to tym bardziej za to nie może burmistrz odpowiadać. To proszę pana, burmistrz to jest organ jednoosobowy. Rada ma 21 osób. My reprezentujemy całe miasto, proszę pana, gdzie jest 21 okręgów i w każdym okręgu mogą powstawać koncepcje tego budżetu obywatelskiego. I to jest nasz budżet, bardziej nasz niż pana burmistrza, bo powtarzam, my jesteśmy organem przedstawicielskim, to my jesteśmy przedstawicielami, a pan burmistrz jest organem wykonawczym, czyli jest wykonawcą naszej woli, dlatego jest mu potrzebna nasza uchwała. I, a tutaj, na mocy tej uchwały my chcemy przekazać panu burmistrzowi całą kompetencję w zakresie weryfikacji. Proszę państwa, nasz projekt i wasz pierwotny projekt i nasz wspólnego Lubartowa przewidywał weryfikację przez ludzi pana burmistrza, ale to rada ma decydować. My chcemy. Niech jego ludzie powiedzą nam wszystko o tych projektach, o ograniczeniach, o własnościach, o zgodności z kompetencją, o zgodności z prawem lokalnym, o możliwości realizacji. To właśnie wszystko jest. W naszym projekcie wszystko było, że ludzie burmistrza mają weryfikować, ale to my jako radni mamy podjąć decyzję. A wy mówicie tak, to ludzie burmistrza mają weryfikować, ale na końcu decyzję podejmuje burmistrz i powołany przez niego zespół, gdzie udowodniłem, proszę pana, że większość tego członków tego zespołu to będą ludzie pana burmistrza. I nie źli ludzie czy dobrzy ludzie, tylko ludzie, którzy będą po prostu zobowiązani do prezentowania jego linii, proszę państwa. No tak to jest. No i w związku z tym podsumowując, panie radny, mówimy o dwóch rzeczach. Nasz projekt nie zakłada, że będziemy my tu sami decydować, tylko właśnie też przewidywał weryfikację. Wasz też przewiduje weryfikację przez pana burmistrza i bardzo dobrze, ale was zakłada, że po weryfikacji przez ludzi pana burmistrza, to pan burmistrz ma podjąć decyzję. Proszę państwa, przeczytam to dosłownie. Proszę państwa, paragraf 8. Zanim do niego dojdę, to proszę państwa, no pani Ewa, może pani trochę się odsunąć, dlatego że żebym nie czuł z tego tytułu jakiś tam... Proszę. Czuję się skrępowany. Więc tak. Proszę państwa. Już Ewa dostała. Już przechodzę. Aha. Paragraf 7. Ustęp 1. Zgłoszone projekty są wstępnie weryfikowane przez burmistrza miasta według następujących kryteriów. I są te kryteria i zgodnie. I my też jesteśmy za tym, żeby pan burmistrz, żeby pracownicy pana burmistrza weryfikowali. Ale dalej. Weźmy ustęp, proszę państwa, 7, paragraf 7, ustęp 7. Burmistrz miasta przekazuje do zespołu do spraw budżetu pisemne rekomendacje wszystkich projektów. I ustęp 8, paragrafu 7. Popatrzcie, tu jest cały clue. Projekty oznaczone są jako zarekomendowane pozytywnie oraz wstępnie zarekomendowane negatywnie. Projekty zarekomendowane pozytywnie trafiają automatycznie na kartę do głosowania. Zwracam uwagę, to co mówiłem i proszę państwa, potwierdzam, że to co mówiłem, nie muszę zmieniać swojej wypowiedzi, że jeśli ludzie pana burmistrza zarekomendują projekty pozytywnie, to one już nie idą nigdzie, do żadnego nawet jego zespołu, tylko od razu trafiają na kartę do głosowania i ludzie głosowają. Natomiast w tym ustępie 8, paragrafu 7, projekty zarekomendowane pozytywnie, w przypadku projektów wstępnie zarekomendowanych negatywnie, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do zespołu do spraw budżetu w terminie 7 dni od momentu dostarczenia informacji o wynikach postępowania. Podsumuję to. Jeśli ludzie pana burmistrza zarekomendują pozytywnie, to od razu idzie pod głosowanie do ludzi. Jeśli zarekomenduje wstępnie negatywnie, to przekazuje te wstępnie negatywnie do zespołu, który weryfikuje. I teraz proszę państwa, i właśnie o to chodzi, że co to jest za zespół weryfikacyjny. I mówi o tym paragraf 8, ustęp 1. Zespół do spraw budżetu obywatelskiego jest powoływany przez burmistrza w drodze zarządzenia. I ustęp 2. W skład zespołu wchodzi to, co właśnie mówiłem. A. Trzech przedstawicieli burmistrza miasta Lubartów.
niezależnie od tego, czy mówimy, że to jest zły człowiek, czy dobry, czy mają charakter, czy nie, to ludzie będą prezentować linię panie burmistrza. Dziwne, gdybym był burmistrzem, powiem jasno, od razu na drugi dzień taki urzędnik by nie był członkiem tego zespołu, gdyby sprzeciwił się mojej woli. Tak to jest, proszę państwa, nie udawajmy, że tak nie jest. I tak ma być. To jest demokracja. Dalej, punkt B. Trzech przedstawicieli wskazanych przez Radę Miasta Lubartu. No proszę państwa, pan burmistrz ma równowagę albo większość w Radzie. Nawet jeśli ma mniejszość, ale na pewno z tych trzech radnych to jeden będzie linię pana burmistrza prezentował, czy się to komuś podoba, czy nie. Już mam czterech. Teraz patrzmy, trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. No przecież... No trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. No przecież pytałem... Słyszeliście panią Wyrobek, że jest ich organizacji 40, 37 korzysta z dotacji miejskich. Więc można powiedzieć, ludzie, kto pieniądze od pana burmistrza, wcale bym się nie dziwił, żeby nie chcieli, sam bym chciał. Natomiast więc trudno oczekiwać, że taki członek komisji pozarządowej zgłosił się do weryfikacji projektów i głosował przeciwko linii zaprezentowanej przez pana burmistrza. No to jest nonsens. No, jeśli wy uważacie, że po to ja idę, żeby się do pana burmistrza, żeby się buntować i z jego nadania, no to proszę bardzo, przykład pana Jurka Tracza pokazuje, jak to wygląda w praktyce. No to niemożliwe. I w związku z tym większość tego zespołu to są też ludzie pana burmistrza i tak naprawdę przekazanie tego negatywnej opinii pana burmistrza do zespołu powołanego przez sobą, to jest tylko iluzoryczność, że jest alternatywa. Nie ma tej alternatywy. Ci ludzie w większości zagłosują tak, jak pan burmistrz sobie będzie życzył. Więc w związku z tym powiem tak, jeśli ten projekt przejdzie uchwały, to Rada przekaże wszystkie kompetencje w zakresie weryfikacji, czyli tak naprawdę decyzji o tym, które projekty obywatelskie przejdzie w ręce jednej osoby, pana burmistrza, czyli organu wykonawczego. To jakiś nonsens. Rada Miasta będzie głosować, żeby zabrać sobie kompetencje, które miała wcześniej? Proszę państwa, no, jeśli tak zrobicie, to zrobicie. No trudno, ale proszę państwa, no, z koniem się nie będę kopał, ale proszę mi nie mówić, że A to jest B, proszę państwa, bo to dalej B będzie A. Dziękuję panie Grzegorzu. Bardzo poważna dyskusja. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie, ja też powiem, że bardziej przemawia do mnie przekazanie Radzie Miasta tych rekomendowanych uchwał, które właśnie przed chwilą nie przeszły wspólnego Lubartowa, niż utworzenie zespołu, ponieważ wcześniej jedna z komisji decydowała, my tutaj teraz poszerzamy o wszystkich radnych, znaczy poszerzylibyśmy o wszystkich radnych, także bardziej przemawia do mnie Rada Miasta niż ten zespół. Dobrze, przejdźmy do głosowania, jeśli już nie ma żadnych tutaj informacji, więcej nikt nie chce zabrać głosu. Kto jest za podjęciem, za pozytywną opinią uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 przez 51/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego, w części budżetu miasta. Jest to inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych. Kto jest za? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do następnego punktu. Jest to program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Lubartów, klientów MOPS w Lubartowie wieku 60+, na lata 2016-18. Pani Bożena, jakby tak... Bo chyba spróbuję jak najkrócej. Przepraszamy, Szanowni ale tak. Szanowni Państwo, zadaniem własnym gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jest między innymi opracowanie i realizacja programów zdrowotnych. W trosce o zdrowie mieszkańców Lubartowa, którzy są klientami pomocy społecznej, gmina miasto Lubartów podjęła działania zmierzające do opracowania i wdrożenia profilaktycznego programu zdrowotnego pod nazwą Program Szczepień Profilaktycznych Przeciwko Grypie dla Mieszkańców Miasta Lubartów, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie w wieku 60+, na lata 2016-18. Celem tego programu jest przeprowadzenie szczepień przeciwko wirusowi grypy. Zapotrzebowanie na powyższe wynika z przeprowadzonego rozeznania pośród działających na naszym terenie placówek podstawowej opieki medycznej oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Program skierowany jest do mieszkańców Lubartowa, kobiet i mężczyzn w grupie wiekowej, tak jak wyżej mówiłam, 60+, którzy są jednocześnie klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakłada się uczestnictwo 100% populacji 60+, liczącej 198 osób, co stanowi 3,79% populacji mieszkańców miasta w wyżej określonym wieku. Pomimo niewielkiej szansy nabycia odporności populacyjnej,
zaszczepienie wskazanej populacji jest zasadne, gdyż ograniczy to konsekwencje grypy, w szczególnie narażonej grupie osób niezamożnych, które mogą mieć utrudniony dostęp do odpłatnych świadczeń medycznych. Program realizowany będzie w punktach szczepień zlokalizowanych w podmiotach leczniczych, które wyłonione zostaną w drodze konkursu ofert. Zostanie on w całości sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu miasta. Koszt szacunkowy wykonania świadczenia u jednej osoby wyniesie 35 zł, natomiast zaszczepienie 190 osób, koszty szczepionek szacujemy na kwotę 6930 zł. Na cały program planujemy wydatkować 12 tysięcy złotych. Będą to m.in. środki przeznaczone na prowadzenie szczepień ochronnych, koszty ogłoszeń prasowych, wykonanie gadżetów promocyjnych, koszt zakupu materiałów biurowych. Wdrożenie programu i koordynacja powierzona zostanie Urzędowi Miasta. Program jest programem sezonowym, a okres jego realizacji przewidziany jest na lata 2016-18 w etapach. Etap pierwszy od września do grudnia 2016 roku, etap drugi od września do grudnia 2017 roku i etap trzeci od września do grudnia 2018 roku. Dziękuję bardzo. O, dziękujemy bardzo, naprawdę świetnie. Że tak. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tym temacie? Dobrze, to przejdziemy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią uchwały w sprawie programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Lubartów, klientów MOW z Lubartowi w wieku 60+, na lata 16-18. Kto jest za pozytywną opinią? Dziękuję bardzo. 6 osób za. Przejdziemy do następnego punktu. Przystąpienie gminy miasta Lubartów do realizacji projektu pod nazwą Czysta energia dla Lubartowa. Pan naczelnik Piotr Turowski. Proszę bardzo, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Przedmiotem uchwały jest przystąpienie do realizacji projektu, który jest przygotowany do złożenia w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nabór do projektu był przeprowadzany w lutym i w kwietniu bieżącego roku. W kwietniu był to nabór uzupełniający w związku ze zmianą planowanego dofinansowania do fotowoltaiki. Do projektu zgłosiło nam się ponad około 180 osób w przypadku solarów, około 160 osób w przypadku fotowoltaiki i 44 osoby w przypadku pieców na biomasę. Wszystkie te osoby są w tym momencie w trakcie weryfikacji w zakresie możliwości projektowych. Jest to na ukończeniu, po skończeniu dokumentacji technicznej. Projekt zostanie złożony. Koszty, które są podane, są szacunkowymi kosztami. Dofinansowanie do tego projektu ma wynieść 85% w przypadku pozyskania dofinansowania. 15% będzie to wkład mieszkańca i podatek VAT będzie rozliczany poza projektem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos? Panie Piotrze, ja jeszcze chciałbym, jeszcze raz, jak tak szybko można, na solary, ile rodzin się osób, rodzin? Prawie 180 wniosków. Aha. Na solary. To jest z tym, bo ja byłem na tym spotkaniu drugim, także to jest z tymi osobami, które wcześniej już, czy to jest ten drugi już rzut, ten? To znaczy, bo te, które były zamontowane już wcześniej, prawda? To znaczy teraz nie, to jest uzupełnienie? W tamtym projekcie mieliśmy założonych 857 instalacji i tamten projekt został zamknięty. Aha, to rozumiem, dwa projekty. Do tego nowego projektu zgłosiło się około 180 osób w przypadku solarów. A fotowoltaika? Około 160. A, no to też. I biomasa 40. 44. 4, dokładnie. To. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać albo zabrać głos? Dziękuję. To przejdziemy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasta Lubartów do realizacji projektu pod nazwą Czysta energia dla Lubartowa? 6 osób za. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do następnego punktu. I tutaj chyba już jesteśmy. Tak, i punkt J. Myślę, że pani skarbnik by chciała mówić obydwa, a później głosować będziemy oddzielnie. Proszę, oddaję głos. Szanowni Państwo, decyzją ministra finansów zwiększają się dochody budżetu miasta o kwotę 119 352 zł, w tym w dziale 756 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 71 013 zł i w dziale 758 różne rozliczenia o kwotę 48 339 zł i jest to subwencja ogólna. W związku z powyższym zwiększają się również wydatki własne
własne budżetu gminy, również o kwotę 119 352 zł, z czego kwota 57 852 zł jest przeznaczona na wydatki bieżące budżetu, a kwota 61 500 zł na wydatki inwestycyjne. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, proszę Państwa, kwotę 48 339 zł zgodnie z jej przeznaczeniem, gdyż jest to subwencja, pozostawiamy w rozdziale 801.95, czyli pozostałe zadania w zakresie oświaty, na wydatki jednostek oświatowych, a kwotę 9513 zł pozostawiamy w rozdziale 852.12 świadczenia rodzinne i są to wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych. Natomiast kwotę 61 500 zł przeznaczamy na realizację i wprowadzamy do budżetu nowe zadanie pod nazwą Czysta energia dla Lubartowa. I zadanie to wpisane jest w załączniku numer 3 pod pozycją 1.4. Proszę Państwa, ponadto dokonujemy w budżecie zmian nie wpływających na jego wysokość i w załączniku numer 2, czyli w wydatkach, kwotę 139 tysięcy przenosimy z rozdziału 750.23 administracja do rozdziału 852.12 świadczenia rodzinne, tam gdzie już przenieśliśmy 9513 zł i są to środki przeznaczone na wynagrodzenia dla osób obsługujących świadczenia rodzinne. Tyle jeśli chodzi o zmiany w budżecie, natomiast jeśli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, tutaj proszę Państwa, w związku z wprowadzeniem nowego projektu, który będzie realizowany w okresie od roku 2016 do 2018, w załączniku numer 2, czyli wykaz przedsięwzięć, wprowadzamy nowe zadanie pod nazwą Czysta energia dla Lubartowa. Wartość tego zadania została oszacowana na kwotę 7 700 000, z czego kwota 61 500, tak jak już mówiłam, stanowi limit wydatków roku bieżącego, kwota 1 154 150 zł to limit wydatków roku 2017, a 6 484 350 zł to limit wydatków roku 2018. Natomiast w załączniku numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej, tak jak zwykle, wiersz dotyczący roku bieżącego uzupełniamy o kwoty, które są wpisane w projekcie uchwały budżetowej. Ponadto, proszę Państwa, zwiększamy i dochody, i wydatki o kwotę limitów zapisanych dla projektu Czysta energia dla Lubartowa, czyli w roku 2017 zwiększamy dochody o kwotę 1 154 150 zł i wydatki o tą samą kwotę, a w roku 2018 i dochody, i wydatki o kwotę 6 484 350 zł. Tyle zmian, jeśli chodzi o obydwie uchwały. Dziękujemy za wyjaśnienie. Czy ktoś ma jakieś pytanie lub chciałby zabrać głos? Nie? Także przejdziemy do głosowania. Zaczniemy od głosowania nad wydania opinii, przepraszam, na w sprawie uchwały zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Kto jest za pozytywną opinią? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Grzegorz. Dobrze, przejdziemy do następnej, do następnego punktu wydania opinii uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2016. Kto jest za pozytywną opinią? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Już. Dziękuję pani skarbnik. 5, 1, 5. Dobrze, przejdziemy do następnego punktu komisji. Jest to przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. Mamy tych protokołów 3. I zaczniemy od pierwszego. Czy ktoś by chciał zabrać głos przed głosowaniem? Nie? Tak? Nie? Nie? Dziękuję. Przejdziemy do przyjęcia protokołu z komisji, to jest najdalej odległa komisja, z dnia 23 lutego 2015 roku. To jest protokół numer 2/15. Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję, 6 osób za.
Przejdziemy do głosowania nad protokołem z 16 marca 2016 roku. Kto jest za przejęciem protokołu? Dziękuję. 6 głosów za. I protokół numer 18 z 2016 roku, 18 przez 16, z dnia 6 kwietnia 2016 roku. Kto jest za przejęciem protokołu? Dziękuję bardzo. 6 osób za. Teraz przejdziemy do punktu 5, wolne wnioski. Tutaj dostaliśmy, proszę Państwa, pismo, jeszcze mamy pismo specu. Proszę Państwa, dostaliśmy pismo specu, myślę, że wszyscy się zapoznaliśmy, zdążyliśmy teraz się zapoznać. W skrócie jest to pismo, które tutaj Pan Prezes prosi o to, żebyśmy uwzględnili przebudowę ulicy Partyzanckiej z powodu tego, że miały być zaangażowane środki w tym roku, znaczy zostały zaplanowane w przedsiębiorstwie środki na przebudowę infrastruktury sieci ciepłowniczej, gdzie było wskazane, że po tej przebudowie tej sieci miasto przykryje dywanikami chyba właśnie tą przebudowę. No tyle, także zapoznaliśmy się. Czy ktoś by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie Grzegorzu. Proszę Państwa, jestem zbulwersowany jakby treścią tego pisma. Proszę Państwa, no niewie lewica, co robi prawica, widziały gały, co brały. Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, w której braliśmy udział, było głosowanie, 4 było za zamianą, że 4 radnych głosowało za tym, żeby po prostu wykreślić ulicę Partyzancką, a wstawić ulicę Sienkiewicza, proszę Państwa. Na tym posiedzeniu był wiceburmistrz i pracownik Urzędu Miasta, więc oni powinni znać, a to burmistrz jest organem właścicielskim, sprawuje nadzór nad PEC-em i powinien wiedzieć o planach, jakie ma PEC wokół tej ulicy. I milczeli, więc pytanie, no proszę Państwa, dzisiaj próbuje się to samo zrobić, co na komisji budżetowej, gdzie była reasumpcja głosowania w sprawie budżetu obywatelskiego, bo też było jakieś pismo. Tym razem pan prezes Gmituk, pytanie, co robił burmistrz Szumiec i pracownik, który był, obsługiwał nas, że milczał w tej sprawie? I powiem tak, nawet ich o to za bardzo nie oskarżam, ale skoro milczeli, a zakładać należy, że powinni wiedzieć o planach PEC-u, bo są nadzorcami tego PEC-u, to ja powiem wprost. Argumenty wyrażone w tym piśmie są próbą nacisku nieuprawnionego na nas, żebyśmy zmienili decyzję. Ile razy będziemy zmieniać naszą opinię, proszę Państwa? A poza tym te argumenty użyte przez Pana Prezesa nie są do końca, proszę Państwa, oczywiste i tak naprawdę realne. Bo na przykład twierdzi, że pozwolenie na budowę ma i dlatego musi tam zrobić rury preizolowane. Proszę Państwa, pozwolenie na budowę jest ważne 2 lata. Jak nie zrobi w tym, czy 3, jak nie zbuduje w tym tych rur, to wbuduje je w roku następnym. No dołóżmy, proszę Państwa, czy 2. Niech będzie 2. To proszę Państwa, zdąży zbudować te rury preizolowane w roku następnym. Pisze, że plan organizacji ruchu ma do września. Proszę Państwa, ja codziennie, dzisiaj jakieś 2 plany zawiozłem na policję w Łukowie. Proszę Państwa, to są bezpłatne działania, trzeba je zrobić, ale załatwianie przedłużenia planu, żaden problem. Więc to jest argument, który ma na nas wpłynąć, że ach, jakie to wielkie kłopoty będą, jak on tego nie wbuduje. Nie. Po prostu przedłuży plan organizacji ruchu, który jest bezpłatny na ten taki czas niezbędny do budowania tych rur w roku następnym. A jeszcze inne rzeczy. No mówi, że kupił już te rury. Proszę Państwa, te rury proizolowane to mają termin gwarancji ważności kilkadziesiąt lat, a one w ziemi leżą, to i 50 lat powinny wytrzymać, więc jak sobie poleżą w magazynie jeszcze 1 rok, to nic im się nie stanie. O, na jakości nabiorą, dostojności, więc proszę Państwa, ja ten pismo traktuję jako próbę, powiem tak, to jest wotum nieufności ze strony pana burmistrza wobec ludzi, którzy go reprezentowali na komisji, albo próba nieuprawniona jednej ze spółek nadzorowanych przez pana burmistrza do wpłynięcia na nasze opinie, ponieważ my opiniujemy właśnie przy tak jak pan radny Majcher poprzednim razem mówił, że fachowcy są w mieście, ja się z tym zgadzam, to fachowcy byli z nami na komisji i milczeli, gdyśmy głosowali. Więc w związku z tym te argumenty dzisiaj absolutnie są takie same, jakie
były, proszę Państwa, wtedy, gdyśmy głosowali. Więc uważam, nie powinny w żadnym stopniu wpłynąć na naszą decyzję, ona była słuszna, ona była dobra, a przede wszystkim była demokratyczna i dlatego nie powinniśmy tutaj biegać za kolejnym, proszę Państwa, pismem, bo zagubimy się i tylko będziemy makulaturę, proszę Państwa, jakby tworzyć. Proponuję to pismo przyjąć do wiadomości, wsadzić do szuflady, a poza tym to jest pismo do pana burmistrza zwrócone. Pan burmistrz może w ramach rezerwy budżetowej i innych jeszcze działań robić, co mu się żywnie te sprawy podoba, bez zawracania nam głowy i zawracaniu głowy przez szefów jego spółek. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Proszę, panie Kaziu. Ja bym chciał powrócić do sytuacji, kiedy byliśmy na komisji wyjazdowej. Czy tam nie były próby nacisku, szanowni radni, co niektórzy? Przecież ta ulica nie była w planie, nie mieliśmy w ogóle dojechać do tej ulicy. Była w planie wizytacja 8 ulic i tyle. W chwili ostatniej przedstawiono nam, że tam znajdują się na tej ulicy Sienkiewicza mieszkańcy tej ulicy i my mamy z nimi rozmawiać. Pojechaliśmy. Czy nie była nacisku próba pana Grzegorczyka? Była, prawda? Przyjechał, nie mieszka tam, a przyjechał, bo mu zależy na zrobieniu na tej ulicy. Ja nie mówię tutaj politycznie, szanowni państwo, proszę mnie zrozumieć. Tylko jest jedna sytuacja jeszcze techniczna, tutaj odnośnie tej ulicy. Jeżeli PEC położy te rury, to część odbuduje tej drogi. To znaczy, że koszty przeznaczone na ulicę Partyzancką, które mamy wydatkować z urzędu miasta, z miasta, zmniejszą nam się. Bo dlatego, że w warunkach budowy tych położenia tych rur, na pewno będą warunki, że odnowienie nawierzchni jezdni będzie w tym. Także o jakąś część, o jakąś kwotę się zmniejszą. Ja nie mówię, żeby w tym roku to było zrobione. Nie sugeruję nic państwu, żeby zostało zmienione, ale myślę, żeby było właściwe, żeby wykonać tutaj tym bardziej przedłużenie tej rewitalizacji miasta i tej ulicy, bo jest naprawdę w złym stanie. Dziękuję bardzo. Proszę. Nawiązując, nie wiem dlaczego, ale właśnie w imię szacunku do mojego przedmówcy, do jego słów, to powiem tak, jasne, że były próby nacisku. No przecież widzieliśmy i pana Grzegorczyka, i mieszkańców. Proszę państwa, no tak, ale właśnie. Proszę państwa, ale ja widziałem te próby nacisku. Grzegorczyk był, ludzie biegali, naciskali, używali różnych argumentów. Jasne, to były naciski, ale proszę państwa, no po to my jesteśmy, żeby... A skąd my wiemy, że nie ma nacisku, że jak ja wyjdę za dwie minuty, czy nie będzie jakiś nacisk na mnie? Proszę państwa, no właśnie po to jesteśmy, żeby nie ulegać głupim naciskom nielogicznym i zachowywać się racjonalnie. Więc i twierdzę, że radni mogli podejmować racjonalną decyzję i ją podjęli. Czy to była opinia w obecności przedstawicieli miasta. Pytanie, co przeszkadzało? Czy te naciski spowodowały, że pan burmistrz nie chciał się odzywać, albo ten pracownik? Nikt z nich w żadnym momencie, gdy był nacisk, w samochodzie byliśmy, nie było nacisku. Jakoś nie mówili nam, że słuchajcie, ale tutaj mamy zamiar budować rury ciepłownicze. Nie było tego, więc rozumiem, że nie było. Nie dlatego, że oni zapomnieli, tylko dlatego, że po prostu uważali, że jak podjęliśmy taką opinię, to przecież nic się nie stanie, jak to rury zbudujemy za rok. Naprawdę nic się nie stanie, nie dajmy się zmanipulować. A poza tym tak jeszcze trochę upuśćmy to powietrze tego balonu, proszę państwa, bo to jest pismo do pana burmistrza, nie do nas tylko do wiadomości. To pan burmistrz ma się z tym budżetem, z tym pismem uporać. Jeśli będzie uważał, że jest racjonalne, to niech wniesie poprawkę do budżetu, niech powiększy zadanie, ma rezerwę, może się dochody powiększą, niech prowadzi do planu i niech wykona. No przecież my jesteśmy od opiniowania. Natomiast w tym piśmie nie znajduje żadnych elementów mających wpływ na naszą potrzebną na naszą poprzednią opinię. Dziękuję. No to ja troszeczkę żałuję właśnie, że tego pisma może by tutaj na decyzję niektórych... Witamy pana Kubę Wróblewskiego. Myślę, że w tej sytuacji już jest to członek komisji, już następny... Nie? Ale tak, oczywiście dam głos, ale chciałem się jeszcze powiedzieć, że szkoda, że tego nie było. Może jakiś wpływ by miało na czyjąś tutaj decyzję, bo jest jakaś to techniczna sprawa. Z drugiej strony tutaj no, pan Grzegorz mnie uspokoił w tej sprawie, że no, rurom się nic nie stanie przez rok. Przedłużenie będzie można zrobić. Ja tylko uspokajam to, że można, że jest to rozwiązanie, no ale żałuję jeszcze raz, że w momencie, kiedy mieliśmy taką długą dyskusję, wybrać
gdzie byłem, no nie kryję, głos miałem przeciwny, żeby tam tą Sienkiewicza w tym roku wprowadzać i zmieniać tą partyzancką. No myślę, że może miałaby ta informacja wpływ. No szkoda, że tak późno. W zasadzie to była nasza opinia. Jeśli myślę, że nie ma, nie będziemy jeszcze raz tą opinię przegłosowywać, bo to nie ma sensu chyba. Bo to cóż, to jest opinia, ale pismo jest do pana burmistrza i warto to rozpatrzeć w tej sytuacji. No. Mhm. Proszę, myślę, że można oddać panu Kubę, proszę. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że mam prawo zabierać głos. To jest każdy radny na każdej komisji. Nie mogę tylko głosować na nie swojej komisji. To jest w statucie. Pierwsze chciałem zaprotestować przykład temu, znam to pismo, bo komisja budżetowa też dostała, przykład temu, co powiedział pan Gregorowicz. Pan Gregorowicz nie może mówić, co sądzą, czy co myśleli pracownicy Urzędu Miasta, ponieważ nie siedzi w ich głowach i nie sądzę, żeby mu się spowiadali. Być może po prostu nie wiedzieli o tym, albo być może zapomnieli, dlatego że pracownicy Urzędu Miasta nie planują inwestycji przedsiębiorstw energetyki i cieplnej, po pierwsze. Po drugie, proszę państwa, ja słyszałem o tej sytuacji, która miała miejsce na ulicy Sienkiewicza i jeżeli jakby podtrzymacie to waszą decyzję, to zapowiadam wam, że w tym roku i w przyszłym roku na każdej ulicy, gdzie będzie ludzie chcieli remontu, będzie spotykali z protestami, będzie spotykali się z wychodzeniem tych ludzi i będą na was wymuszali każdą decyzję. Jeżeli to chcecie zrobić, to bardzo proszę z otwartą ręką zrobić pierwszy krok dokładnie ku temu. Następna rzecz. Racjonalnie myśląc, znaczy dyrektor PEC myśli, że władze miasta są racjonalne. Racjonalność polega na tym, że jeżeli mają pewne plany i te plany, tych planów nie zmieniają z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Skoro remont ulicy Partyzanckiej był zaplanowany, przepraszam, nie remont, tylko przebudowa ulicy Partyzanckiej, był zaplanowany w planie na 2016 rok, wówczas każdy powinien zakładać, że tak się stanie. Połączenie jakby jednych prac w jeden sposób, to znaczy, żeby za pomocą jednych nakładów zrobić dwie rzeczy, jest najbardziej racjonalny. Pamiętacie, Ewa, pamiętasz, ile razy mówiłaś, żeby tak planować inwestycje miejskie, remonty ulic, ja się z tym doskonale z tobą zgadzałem, żeby za jednym jakby remontem ulicy poprawić całą infrastrukturę i kanalizację, i wodociągi, i położyć wszystkie sieci i tak dalej, bo to jest racjonalne, żeby za rok tego nie rozgrzebywać i nie robić od początku, bo wtedy to nie da się zrobić tego w taki sposób. Będziemy ponosili podwójne koszty tej inwestycji. Będziemy ponosili podwójne koszty tej inwestycji, jeżeli burmistrz tego nie zmieni, jeżeli będzie to robione rok po roku, bo zakładam, że PEC będzie, po pierwsze, PEC będzie to w tej chwili robił, będzie odtwarzał tą nawierzchnię, za chwilę miasto będzie to nawierzchnię kładło jeszcze raz, ponieważ otworzona nawierzchnię siłami PEC-u będzie robiona tylko fragmentem ulicy, tak jak to zawsze się robi, ta ulica będzie pracowała i będą powstawały różnice w nawierzchni. Pan Grzegorz Jaworowski, myślę, że większy fachowiec tutaj może to potwierdzić. Nie da się tego tak zrobić, nie załatwiając sprawy całościowo. Po następnie popatrzcie państwo, jak ludzie będą reagowali z tej ulicy. Będą się pukali w głowę, co te władze zrobiły, że rok po roku nam rozgrzebują, nie można było zrobić tego za jednym razem. Proponuję, przemyślcie tą waszą opinię, ponieważ ona jest moim zdaniem nieracjonalna, nieprzemyślana. Ulegliście chwili. Ja rozumiem, że ludzie są ważni, ale tak samo ludzie są ważni ludzie Sienkiewicza, jak na każdej innej ulicy, w tym na ulicy Partyzanckiej. Zastrzegam, że to nie jest mój okręg wyborczy. Po prostu ludzie tam też są ważni. I jeszcze jedna rzecz, zwróćcie państwo uwagę. Ulica Sienkiewicza jest położona w pewnym ciągu drogowym, który roboczo nazywamy drogą zachodnią. Jest to ciąg drogowy, który przecina miasto Lubartów po tamtej stronie strojów torów kolejowych i biegnie od ulicy Krańcowej, jest przedłużenie za torami kolejowymi i potem wyprowadzone na ulicy Kleberga właśnie z ulicy Sienkiewicza po to, żeby można było ominąć ruch. Położenie tam, po to, żeby ruch ciężki jadący nie wjeżdżał do miasta, położenie tam kostki, nieprzystosowanie gabarytów drogi pod tego typu ruch spowoduje, że droga będzie rozwalona, że mieszkańcy będą wściekli, a poza tym ta inwestycja nie jest przygotowana. Nie ma dokumentacji technicznej, nie ma żadnych uzgodnień, przygotowanie tej inwestycji będzie trwało i prawdopodobnie prace nie sądzę, żeby rozpoczęły się wcześniej niż w październiku, jeżeli to się rozpocznie. Przemyślcie to, przepraszam, bo to jest nieracjonalne. Wszyscy wiemy, że planuje się takie decyzje inwestycyjne, planuje się takie inwestycje dużo wcześniej niż w miesiącu maju. Jest w miesiącu maju, ponieważ jest w tej chwili za późno. Pan Gregorowi też pewnie może to potwierdzić ze strony fachowca. Ja wyglądam od tworzenia takiej ulicy, ale jak naprawdę jest to położone. Po prostu państwo przemyślcie, rozumiem, ulegliście chwili emocjom, bo ludzie przyszli i tak dalej, ale zapewniam was, że w tym roku albo w przyszłym roku, jak będziecie robili objazd ulic, takie protesty, jeszcze gorsze, będziecie mieli prawie że na każdej ulicy, która nie będzie ujęta w planie remontu, a gdzie mieszkańcy będą się domagali. Pytanie, czy tego chcecie?
Okej. Okay. Pytanie, czy tego chcecie? Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Proszę, panie Grzegorzu. Rozumiem, że każdy, kto się pojawi na naszej komisji, ma prawo głosu i doceniam to jego prawo, ale z tego prawa nie może czerpać takiej satysfakcji, że może odnosić się do wypowiedzi członka uprawnionego tej komisji, który po prostu nie ma żadnej, czy nie miał do tej pory żadnej szansy weryfikacji jego wypowiedzi, która zawierała szereg nieuprawnionych tez pod naszym adresem. Mianowicie pan radny Wróblewski stwierdził, że działaliśmy pod wpływem emocji, że pod wpływem nacisku, że sugerowaliśmy się jakby opinią tłumu, że w takim razie każda ulica będzie teraz obarczona strajkiem i protestami. Ja nie wiem, kto ma większe doświadczenie w protestowaniu i w strajkach, ale na podstawie ostatnich doświadczeń sądzę, że to radny Wróblewski ostatnio specjalizuje się w protestowaniu, a nie ja, i uleganiu naciskom czy jakby presji ulicy. Ja od dawna nie byłem na ulicy właśnie w takim charakterze, tylko byłem jako członek komisji na spotkaniu z mieszkańcami ulicy Sienkiewicza i widziałem tych ludzi rozgorączkowanych, którzy chcieli tej ulicy, którzy używali różnych argumentów, wywierali na nas, proszę państwa, presję. Ja dzisiaj w pracy miałem mnóstwo presji, na tej komisji też ulegam presji. Całe życie się składa nasze z presji. Po to jesteśmy członkami Rady Miasta i Komisji Infrastruktury, żeby taką presję wytrzymywać i pomimo różnych sprzecznych interesów, bo są sprzeczne różnych ludzi, faktycznie, każda strona miasta, każda ulica będzie miała różne interesy i my mamy taką presję, tą oficjalną, którą żeśmy widzieli wszyscy, ale też inną presję. I powiem tak, jasne, że podlegałem presji, ale proszę państwa, założenie pana Wróblewskiego, być może, nie wiem, czy on czerpie z własnego doświadczenia takie założenie, że żeśmy podjęli decyzję głupio pod wpływem presji, bo nas nacisnęli, zmusili i żeśmy jakby tchórzliwie taką decyzję podjęli. Nie, to była decyzja racjonalna, świadoma, rozumiem, proszę państwa, i w obecności przedstawicieli miasta uprawnionych. Pan Wróblewski twierdził, proszę państwa, że być może nie wiedzieli. Ja powiem tak, to nie wiedza szkodzi. No proszę państwa, przecież przed chwilą, jakby czy z godzinę temu były tu argumenty słuszne, że aparat urzędniczy to jest po to, żeby wokół nas chodzić i nacechować nasze decyzje wiedzą merytoryczną. Ja się z tym zgadzam. Naprawdę tych ludzi szanuję i liczę na to, że ich uwagi będą bardzo pomocne, że podjął decyzję. Po to był pan wiceburmistrz Szumiec i nie to, że go krytykuję. Był obecny, był pracownik i ani słowem się nie zająknęli na tym, że mają być takie plany wobec ulicy Partyzantki. Nawet jeśli zarzut pana Wróblewskiego jest słuszny, że myśmy ulegli, proszę państwa, presji nieuprawnionej, nierozumnej, to ja rozumiem, że przedstawiciele miasta, w tym pan wiceburmistrz, takiej presji jest uwolniony. I proszę państwa, nie uległ tej presji. Nic nie powiedział, więc pytanie, jakie to wagi są argumenty? Uważam, że są wagi bez znaczenia, to są wagi istotne, ale nie mające wpływu na naszą decyzję. Nasza decyzja była merytoryczna, tą ulicę śmiało można zrobić za rok czasu. Pan prezes Gasiuk może tę decyzję wykonać również w następnym roku, może te rury poczekają, skoro rury azbestowe, wodociągowe, które już powinny być wymieniane, w ogóle jeszcze nie są wymieniane, czekają, proszę państwa, i mają jeszcze kilkanaście lat, żeby wszystkie rury były wymienione, a nie są wymieniane i czekają nie wiem na co, to tym bardziej rury preizolowane, które, powtarzam, pozwolenie na budowę jest dwuletnie, powtarzam, plan organizacji ruchu można zmienić, proszę państwa, rury mają żywotność kilkadziesiąt lat, a w ziemi będą leżeć co najmniej 50. I nic się nie stanie, jak pan Gasiuk te rury zrobi, proszę państwa, za rok czasu i tą ulicę wprowadzimy do planu za rok czasu. Oczywiście pan burmistrz może zrobić coś innego, może w tym roku wprawić. Przecież nikt mu nie przeszkadza, ani my, żeby tą ulicę zrobił w tym roku. Niech wprowadzi do budżetu, niech wprowadzi do planu inwestycyjnego, niech znajdzie środki, niech wskaże, skąd znaleźć pieniądze, a nie, proszę państwa, pokazuje lub taki czy w inny sposób nas jako radnych, że my nie chcemy tej drogi albo że chcemy innej. Nie, my mamy równy stosunek do każdej drogi. Ja naprawdę i to gwarantuję, jeśli pan Wróblewski wie, co to jest honor, a zakładam, że wie, to mówię tak, daję słowo honoru, proszę pana, że nie uległem żadnym naciskom na ulicy Sienkiewicza, żadnym. Nie miało dla mnie żadnej, powiem, byłem lekko
zażenowany faktycznie przed niektórymi reakcjami nawet mieszkańców, ale w żaden sposób nie miało to żadnego wpływu na moje takie czy inne, proszę Państwa, decyzje. Więc zakładanie, zarzucanie mi, że pokrzyczeli, ja się przestraszyłem, to wie Pan, no może Pana się bardziej boję, Panie Wróblewski, niż tych mieszkańców na ulicy. I wezmę Pańskie uwagi pod uwagę, ale proszę Pana, proszę nam tutaj nie importować cech, które z pewnością nie mamy. Po co mówimy? Proszę Państwa, jesteśmy komisją merytoryczną powołaną przez Radę do tego typu rzeczy. Podjęliśmy opinię i ta opinia była urąga naszemu poczuciu ważności i przyzwoitości, że nas zmusili, żeśmy zgłupieli, żeśmy podjęli, no, bo jeśli nawet to jest prawda, to proszę Państwa, w równym stopniu jakby takim naciskom podlegają inne komisje, członkowie innych komisji, którzy zmieniają, reasumują głosowania, proszę Państwa, nie podoba mi się to, za chwilę zmieniają zdanie. Tak jest, ja nawet ich za bardzo o to nie oskarżam, ale mówienie nam, że mamy cechy, których oni mają w zdwojonej wielkości, to jest naprawdę nadużycie. Więc podsumowując, proszę Państwa, dajmy sobie spokój, to jest pismo do Pana Burmistrza, niech on do tego podejdzie w sposób wyważony, niech prowadzi, może da się tą ulicę Partyzancką zrobić, ale to, że akurat Pan Gasiuk nie zamontuje rur, to że ma się zawalić budżet i miasto i ulica, to jest nonsens, proszę Państwa. Takich ulic jeszcze mamy dziesiątki, gdzie w ogóle nie widziały ani bruku, ani asfaltu, ani, proszę Państwa, być może stopy ludzkiej, a potrzeba, żeby one były zbudowane. Ulica Wschodnia, proszę Państwa, dawno byłaby, już powinna być kontynuowana. Inne ulice, które wymagają jakby szybszego inwestowania, w ogóle nie są robione. A tu nagle okazuje się, że komuś widocznie komisja nadepnęła na odcisk i komuś widocznie, jakby trudno teraz powiedzieć, no nie robimy tej ulicy, bo nie chcemy. Tylko nie robimy tej ulicy, bo ta komisja wredna, bo ten Gregorowicz, bo ci inni nie chcieli tej ulicy i dlatego wywalili, więc to są naprawdę źli ludzie. Są to źli ludzie, więc podsumujmy, proszę Państwa. Nie miejmy zbyt dużego znaczenia, wagi co do jakby naszej opinii. To była jakaś malutka opinia, niewielka, normalna, typowa, a Pan Burmistrz ma, proszę Państwa, problem. On ma decyzyjność, niech on to ulicę zrobi i niech się nie zasłania naszą opinią, niech on ją zrobi. Albo niech pójdzie do mieszkańców właśnie na Sienkiewicza, niech udowodni, że nie ulega naciskom, niech im powie, nie zbuduje w tym roku tej drogi i nie będzie już argumentu, bo Komisja Infrastruktury była przeciw. Nie, komisja jest za i teraz waszy jest problem, czy macie o tę drogę zrobić, czy nie. My nie będziemy naprawdę jakby rzucać kłód jakby w tej decyzji. Zróbcie tę drogę, zbudujcie tę ulicę, znajdźcie na to pieniądze, ale nie mówcie, że myśmy podjęli jakoś nierozważną pod wpływem nacisków decyzję. Nie, myśmy podjęli racjonalną opinię uwzględniającą wszystkie elementy i tylko tyle. Dziękuję. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Komisja Infrastruktury, nie było to praktykowane opiniowanie jakichkolwiek programów, nie było tego wcześniej z powodu tak szerokiej dyskusji, tak no, zmiennych tutaj, odmiennych zdań. Postanowiliśmy, że przy zaopiniowaniu musimy podejść do głosowania, ponieważ tak różne głosy były i bardzo było burzliwie i to było dużo. Także komisja to, że burzliwie obradowała, to znaczy, że żyje i że pracuje, prawda? No. Także nie roześliśmy się, ani nie zrobiliśmy tego pochopnie, tylko bardzo długo no, wymienialiśmy poglądy i zdania. Proszę jeszcze, jakbym mógł Cię prosić, bo... Króciutko. Szanowni Państwo, króciutko tylko. Powiem, jak żeśmy wyjeżdżali na tą komisję, jaki był plan. Przewidziany był plan, że jedziemy obejrzeć i ocenić 8 ulic. 8 było. Oprócz ulicy Sienkiewicza. Co się stało? Na ulicy Findera otrzymaliśmy wiadomość, że na ulicy Sienkiewicza znajdują się ludzie, mieszkańcy. I tam mamy pojechać. Nie wcześniej i nie było zaplanowane. Komisja powinna trzymać się planu tego pracy, którego mieliśmy. Pojechaliśmy. Nie było nacisków? No jak nie było? A na innych ulicach, proszę mi powiedzieć, na której ulicy z poprzednich byliśmy? Gdzie mieszkańcy byli? Ale zaraz chwileczkę, ja jestem teraz przy głosie. Proszę mi nie przerywać. Kto to zorganizował? Kto zorganizował tych mieszkańców na ulicy Sienkiewicza, proszę mi powiedzieć? Nie. Ja powiem wyraźnie. Z całym szacunkiem, kolega, pan radny Tracz. Pod naciskiem. Nie, nic nie złego, tylko były naciski. Ja teraz mówię, panie Ewo, ja pani przekażę ten mikrofon, dobrze?
tylko na każdej ulicy, ile żebyśmy tak zrobili, to byśmy mieli problem i w tej chwili będziemy mieć problem, bo jeżeli mieszkańcy dowiedzą się, że będziemy mieli taką następną komisję wyjazdową, to się dowiedzą i każdy będzie protestował, prawda? No jak co z tego? No oczywiście, ale nie umówiono i w ostatniej chwili dowiadujemy się, że taka ulica, na taką ulicę mamy jechać, bo dlatego, że tam są ludzie. Taka była mowa, panie Jurku. W Warszawie było 4 miliona ludzi i się Polska nie zawaliła. Proszę mi nie przerywać. Ja, jak kolega Gregorowicz mówił, to ja nie przerywałem. Jak to boli, co ja mówię... Uszanujcie no. Komisję, która jest właśnie czeka na obrady. I nikt tutaj nie chce zmieniać decyzji komisji przede wszystkim. Nikt nie chce zmieniać decyzji komisji. Ale widzicie, jak ja mówię o tych rzeczach prawdziwych, to was od razu wszystko bulwersuje. Dlaczego? No bo były naciski w tym momencie. Dziękuję bardzo. Ale były naciski i to... Słuchajcie, wyciągnijmy wnioski przy następnej komisji objazdowej. Wyciągnijmy wnioski z tego, co się dzieje. Przy następnej komisji objazdowej przed wyjazdem zaplanujemy sobie pewien program, ponieważ mamy dróg w Lubartowie 100, tam nie wiem, ponad 100 dróg. Przejechaliśmy, ponieważ w zasadzie prowadził pan burmistrz, zaproponował te drogi. Proszę państwa, panie Ewo, zapoznaliśmy, dobrze, dwa słowa, proszę. Szanowni państwo, mamy prawo, jeżeli objeżdżamy te ulice, mamy prawo na wszystkie ulice pojechać, na wszystkie ulice. Jeżeli nawet ci mieszkańcy byli na tej ulicy właśnie i czekali na nas, to powinniśmy tam też również pojechać. Były wcześniej komisje sprzed wielu laty, pamiętam, i wielokrotnie mieszkańcy byli na tych ulicach. I nikt o to nie miał do nikogo pretensji, że ten radny zorganizował kilka osób, że tamten radny zorganizował kilka osób. Ludzie mają prawo przyjść i mówić, co ich boli. Po prostu, czego oczekują od radnych, czego oczekują od burmistrza i mają do tego prawo. I my nie możemy tutaj w tej chwili wskazywać, o, pan Tracz zorganizował spotkanie na ulicy. Na Boga, no gdzie my się znajdujemy? Ma prawo takie, ma prawo zorganizować. Dziękuję bardzo, będę miała drugą komisję, to powiem więcej. Dziękuję. Także skończmy dyskusję. Dostaliśmy do wiadomości, przeczytaliśmy pismo, nawet bardzo dokładnie go omówiliśmy. Nawet kolega się wypowiedział jako radny. Przejdźmy do punktu 6, zamknięcie obrad. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady Komisji Infrastruktury. Do widzenia państwu.